tworzymy .NET New Web API, no i podamy sobie jeszcze lokalizację naszych plików wyjściowych. Chcemy, aby to zostało utworzone w tym katalogu, który jesteśmy, portal randkowy, ale chcemy, żeby tutaj jeszcze był utworzony, jeszcze to było utworzone w następnym katalogu. Czyli podajemy lokalizację O i portal randkowy web API. Portal randkowy.api. Tak chcemy mieć nazwę naszego projektu dla naszego web API. Portal randkowy API. W takiej lokalizacji, tak? No i nazwę sobie też określimy dla naszego projektu. To będzie również portal randkowy. Portal randkowy API. Dokładnie taką samą nazwę. I teraz możemy już kliknąć Enter. I w tym momencie pomyślnie utworzono szablon ASP.NET Core Web API. Teraz widzimy trwa przywracanie akcji. Teraz uruchomiono polecenie .NET Restore dla naszego portala randkowy API, czyli przywrócono wszystkie potrzebne pakiety, ukończono przywracanie. No i przywracanie powiodło się i nasze .NET Web API zostało utworzone. I teraz możemy sobie tutaj zrobić dir. To widzimy, mamy w naszym portalu randkowym, to można powiedzieć jest nasze rozwiązanie, które będzie zawierać dwa projekty, portal randkowy API i portal randkowy SPA. W tej chwili utworzyliśmy portal randkowy API, czyli możemy przejść do portalu randkowego, wpisujemy po, naciskamy tab i jesteśmy w portal randkowy API i teraz możemy sobie wylistować, wpisując dir. No i widzimy, zostały utworzone te pliki, które tutaj wcześniej widzieliśmy, wywołując instrukcję dry run, jakie pliki zostaną utworzone. No i właśnie te pliki zostały tutaj utworzone. AppSettings Development JSON, AppSettings JSON folder kontrolery, nasz plik portal randkowy API projekt dla projektu program CS, tutaj znowu utworzony został katalog properties i plik startup CS. Oczywiście jakbyśmy sobie przeszli do katalogu controllers, to tam by był ten value controller, a w properties byłby ten plik launch settings. Możemy sobie to zobaczyć. Przechodzimy do, wpisujemy controller, tab i tutaj robimy dir i mamy nasz value controller, a jak wycofiamy się z katalogu i przejdziemy do properties, to tutaj będziemy mieć nasz plik launch settings. No dobrze, wracamy do naszego projektu i mamy wszystkie pliki, które wchodzą w skład naszego projektu portal randkowy API. Czyli w tym momencie mamy utworzony nasz projekt portal randkowy API. Teraz otwórzmy nasz projekt w naszym edytorze kodu Visual Studio Code. Wystarczy, że teraz w katalogu wpiszemy code, wpisujemy tutaj code, naciskamy Enter i nasz projekt zostanie otworzony w edytorze Visual Studio Code. Został otwarty, no i tutaj mamy nasz projekt. Mamy folder controllers z naszym value controllerem. Mamy properties i plik launch setting JSON. Mamy AppSettings Development JSON, AppSettings JSON, portal randkowy API CS Pro, czyli plik projektu. I mamy dwie klasy, program CS i startup CS. I teraz przyjrzymy się plikom, które są zaangażowane w uruchamianie naszej aplikacji, czyli klasie program CS i startup CS. Te dwie klasy mają bardzo ważne zadanie w cyklu życia aplikacji ASP.NET Core. Plik program CS to zwykły plik, dokładnie taki sam jak w przypadku aplikacji konsolowej. Jeśli kiedykolwiek już zbudowałeś aplikację konsolową, no to go widziałeś. W środku zawiera metodę main, tak jak tutaj widzimy, która jest punktem startowym w naszej aplikacji. I klasa program CS w naszej aplikacji, tak jak tutaj widzimy, no zawiera tą metodę main. Tutaj mamy metodę main i może się to wydawać nieco dziwne, no ale tak jak powiedziałem, aplikacja ASP.NET Core jest w rzeczywistości aplikacją konsolową i dlatego zawiera metodę main, która zostanie uruchamiona. I chociaż dla naszej aplikacji nie będziemy musieli niczego zmieniać w tej klasie program, to jednak warto wiedzieć, co się tutaj dzieje. W metodzie main konfigurowany jest host, który skonfiguruje serwer i potok przetwarzania żądania. I wywołujemy tutaj metodę
Create Web Hostel Builder. To jest ta metoda. Create Web Hostel Web Host Builder. I ta metoda wywołuje metodę Create Default Builder, która skonfiguruje aplikację z pewnymi ustawieniami domyślnymi. I jedną z rzeczy, które zrobi, to będzie konfigurowanie serwera www o nazwie Kestrel. Domyślnie aplikacja ASP.NET Core jest hostowana przez ten wewnętrzny serwer sieciowy. Zazwyczaj nadal będziemy mieć dostęp do witryny za pośrednictwem IIS-a. I teraz rzućmy okiem na dokumentację tej metody i zobaczmy, co jest w środku. Przejdźmy do definicji. Go to definition albo F12. I teraz przechodzimy do definicji tej metody. I tutaj mamy komentarz, który mówi, co ta metoda robi. I jak wspomniano, Create Default Builder robi kilka ustawień dla aplikacji na podstawie pewnych wartości domyślnych. I jedną z rzeczy, które zrobi, to będzie stworzenie Kestrela. Używa Kestrela, wbudowanego serwera sieciowego, który faktycznie zostanie uruchomiony. I ten wbudowany serwer sieciowy faktycznie obsługuje naszą aplikację ASP.NET Core. Czyli główną rzeczą, którą ta metoda zrobi, no to użyje, tak jak powiedziałem, Kestrela jako serwera www i skonfiguruje go za pomocą dostawcy konfiguracji aplikacji. I to jest ważne, ponieważ my budujemy nasze web API, więc potrzebujemy serwera www, aby móc naszą aplikację hostować. A Kestrel jest bardzo lekkim serwerem, nie jest oczywiście tak potężny jak IIS czy Apache, ale z pewnością pozwoli nam uruchomić naszą aplikację i będziemy w stanie wysyłać żądania HTTP do tego serwera i uzyskać odpowiedź z naszej aplikacji. I chociaż nasza aplikacja ASP.NET Core działa na tym wewnętrznym serwerze sieciowym Kestrel, to może być nadal używana w połączeniu z usługami IIS przy użyciu integracji usług IIS. I to jest kolejna rzecz, którą zrobi Create Default Builder, to skonfiguruje tę integrację. Istnieje wiele innych rzeczy, które Create Default Builder zrobi dla nas, a my natkniemy się na nie w tym kursie. Inną bardzo ważną rzeczą, którą tu się dzieje, jest to, że określamy klasę startową. Wróćmy do program CS i tutaj określamy klasę startową przy użyciu metody useStartup i tutaj określamy, że klasą startową jest klasa startup. Przekazujemy jako parametr klasę uruchomieniową, czyli naszą klasę startup CS, która faktycznie wykonuje start naszej aplikacji lub powinienem powiedzieć konfigurację naszej aplikacji. Zasadniczo zostaje określona klasa startup jako klasa startowa dla naszej aplikacji. No to spójrzmy teraz na klasę startup. Możemy ją otworzyć tutaj, albo możemy tutaj nacisnąć przejść do definicji, czyli F12. Mamy teraz otwartą naszą klasę startup. I tutaj widzimy domyślnie utworzoną klasę startową, klasę startup. I w klasie startowej będziemy robić zasadniczo dwie rzeczy. Definiować potok żądań i konfigurację wszystkich usług, których potrzebujemy w naszej aplikacji. No i klasa startup jest wymagana do zdefiniowania dwóch metod, które będą automatycznie wywoływane przez środowisko ASP.NET Core. Te dwie metody to jest metoda configure services i metoda, tutaj ta druga, metoda configure. I w metodzie configure services, tutaj, w tej metodzie będziemy rejestrować usługi dla naszej aplikacji. Teraz wyjaśnię to nieco bardziej szczegółowo, ponieważ jest to niezbędne, aby to dobrze zrozumieć. A więc środowisko ASP.NET Core wykorzystuje prosty, wbudowany system wstrzykiwania zależności. I poprzez wstrzykiwanie zależności możemy uzyskać luźno powiązaną architekturę w naszej aplikacji. I zamiast bezpośrednio tworzyć klasy, zależności będą wprowadzone do klas używających. I zobaczymy, jak to się dzieje w dalszej części kursu, ale przez większość czasu będzie on przekazywał zależności przez konstruktor. I to podejście jest nazywane wstrzyknięciem konstruktora. ASP.NET Core jest dostarczany z wbudowanym wstrzykiwania zależności, który pomaga nam rejestrować i pobierać zależności. I ten kontener jest dostępny za pośrednictwem interfejsu dostawcy iServices. A kolekcja usług, którą tu widzisz, jest zbiorem usług, którymi zarządza.
I w tej metodzie Configure Services możemy dodawać usługi. Tak jak tutaj dodajemy usługę Add MVC, tak możemy dodawać inne usługi do kolekcji usług zarządzanych w naszej aplikacji. I teraz usługi są bardzo szerokim pojęciem. I tak właśnie jest. Usługi są obiektami, które mają określoną funkcjonalność dla innych części naszej aplikacji. I będziemy rejestrować różne usługi systemowe, jak również nasze własne usługi, które będziemy robić później w tym kursie. I to wszystko będziemy robić w tej metodzie. Będziemy wywoływać services, tak? I będziemy dodawać kolejne usługi. Tutaj nam się już podpowiadają usługi, które możemy dodać. Dobrze, to sobie cofnijmy. I dzięki temu też ASP.NET Core jest bardzo lekki, a więc jest też także modułowy. Jest to duża różnica między ASP.NET Core i poprzednimi wersjami tego frameworka, ponieważ wszystko jest teraz modularne. W zasadzie nic nie jest włączone domyślnie, więc będziemy musieli wszystko włączać tutaj, czego potrzebujemy i możemy to zrobić dla wielu rzeczy, rejestrując usługę w kontenerze wstrzykiwania zależności. Tutaj. I zasadniczo włączamy tutaj tę funkcję. W metodzie Configure Services będziemy więc rejestrować usługi i frameworku, których będziemy potrzebować, a także własne usługi, które sami stworzymy. No i mamy drugą metodę, metodę Configure. W metodzie Configure zostanie skonfigurowany potok żądania, czyli tak zwany Request Pipeline. I ten potok żądania składa się z wielu połączonych ze sobą komponentów. Są to tak zwane komponenty oprogramowania pośredniczącego, pośredniego. I naprawdę powinniśmy traktować to jako potok, w którym mamy sekwencję tych komponentów, które te komponenty będą działać na żądania przychodzące. I te komponenty będą, powiedzmy, przechwytywać lub obsługiwać przychodzące żądania HTTP. I każdy komponent będzie mógł sprawdzić takie żądanie, zmienić je lub przekazać je do następnego komponentu w tym potoku. I możliwe jest również, że komponent nie będzie przekazywał żądania do następnego, tylko po prostu obsłuży to żądanie. Może to zrobić i nie przekaże do następnego komponentu, więc w zasadzie odeśle je do klienta. I tutaj w tej chwili w metodzie Configure, jak widzimy, rejestrujemy tutaj komponenty oprogramowania pośredniczącego i w tej chwili jest tu rejestrowane Use Developer Exception Page, Use HSTS i Use HTTP Redirection i my może nie będziemy korzystać z tego. To jest do przekierowania na stronę HTTPS i tutaj jest używanie HTTPS. Z tego po prostu w naszej aplikacji nie będziemy korzystać na razie. Zostawimy sobie tylko użycie Use Developer Exception Page i Use MVC. Także usuwamy to, bo nie będziemy tego potrzebować. Oczywiście w trakcie tego kursu będziemy tu rejestrować więcej komponentów oprogramowania pośredniego. W tym momencie, tak jak powiedziałem, używamy tutaj Use Developer Exception Page i włączenie tej opcji umożliwia nam stronę porównywalną z żółtym ekranem strony śmierci, który mieliśmy w poprzednich wersjach ASP.NET. Czyli po podłączeniu do potoku żądania tego komponentu Use Developer Exception Page dowiemy się, gdy coś pójdzie nie tak w aplikacji i otrzymamy wyjątek. Oczywiście tutaj mamy to tylko w developmencie, czyli gdy jesteśmy podczas developmentu, to otrzymamy taką stronę. Na przykład, natomiast gdy będziemy w aplikacji już wdrażać na produkcję, no to wtedy tej strony nie otrzymamy. No bo tutaj jest instrukcja warunkowa, że chcemy, aby to było użyte tylko w fazie developmentu. No bo jest to oczywiście coś, co powinniśmy używać tylko podczas pisania aplikacji. W fazie produkcyjnej już takie informacje nie powinny przychodzić do użytkownika. Możemy tutaj użyć też na przykład, moglibyśmy sobie dodać i użyć oprogramowania pośredniczącego, na przykład use static file. Use static file w ten sposób. I teraz używamy oprogramowania pośredniczącego. Jest to kolejny element middleware, czyli oprogramowanie pośredniczące, które tutaj rejestrujemy i które umożliwia teraz naszej witrynie obsługę plików statycznych, takich jak pliki JavaScript, CS, obrazy i tym podobne. Ale na razie tego nie będziemy dodawać. Dodamy to później, gdy będziemy tego potrzebować. No i tutaj mamy Use MVC, czyli ustawiamy oprogramowanie pośrednie do obsługi
MVC. Może w tej chwili brzmi to dla Ciebie nieco tajemniczo, ale nie obawiaj się, wyjaśnimy to wszystko znacznie bardziej szczegółowo podczas tego kursu. Ponieważ te komponenty biorą udział w potoku przetwarzania żądania, to ważna jest ich kolejność dodawania. I zazwyczaj połączenie do komponentu oprogramowania pośredniego MVC, czyli do tego, musi znajdować się na końcu potoku. Zazwyczaj tak jest. Nie mogłoby na przykład ono być przed oprogramowaniem use static file, bo nie działałoby to prawidłowo. Dobrze, no to podsumujmy teraz to. I tak, kiedy uruchamiana jest aplikacja ASP.NET Core, uruchamianych jest kilka rzeczy. Aplikacja rozpoczyna się od wywołania głównej funkcji, czyli metody main z klasy program. I tam określamy, która klasa będzie naszą klasą startową za pomocą metody useStartup. Określamy, że naszą klasą startową jest klasa StartupCS. I w klasie Startup metoda configureServices, ta metoda jest automatycznie wywoływana przez system i pozwala nam rejestrować wszystkie nasze usługi, które będziemy chcieli używać w naszej aplikacji. I następnie wywoływana jest metoda konfigurę, której skonfigurowano potok przetwarzania żądania. I po tym czasie nasza aplikacja działa i jest w stanie obsłużyć przychodzące żądania. Mamy już utworzony nasz projekt, gdzie wykorzystaliśmy .NET CLI i utworzyliśmy portal randkowy Web API. I teraz zrobimy sobie pierwsze uruchomienie naszego projektu Web API. I teraz tak, tutaj w metodzie konfigurę, gdzie jest skonfigurowany potok przetwarzania, nasz request pipeline, no to tutaj jest używamy tutaj use MVC, aby używać MVC. I MVC potrzebuje routingu. I ta metoda use MVC, jak widzimy, ta metoda wspiera tylko routing oparty na atrybutach. No bo tutaj do tej metody nie przekazujemy żadnego routingu, nie tworzymy żadnego routingu, tak jak robiliśmy to w kursie pierwszym serii Web Developer, ani też nie używamy tutaj domyślnego routingu, bo moglibyśmy tutaj użyć use MVC with default root i wtedy byłby zdefiniowany domyślny routing. No ale my tego tak nie robimy, no bo wykorzystaliśmy szablon Web API, gdzie zostało nam dodane użycie tej metody, czyli tu używamy use MVC, ale nie używamy ani domyślnego routingu, ani nie przekazujemy żadnego routingu do tablicy routingu, tylko po prostu będziemy korzystać z routingu opartego na atrybutach. I teraz jak sobie przejdziemy do naszego kontrolera, value controller, tutaj został do nas dodany przez szablon dla aplikacji, można powiedzieć, Web API, value controller. I tutaj już jest korzystanie z tego atrybutu routingu. I tutaj jest ustawiany routing na API slash controller, czyli nasza aplikacja będzie dostępna pod takim adresem. Możemy sobie go tutaj wpisać. Będzie dostępna pod adresem HTTP, tak, localhost i pod portem 5000, bo na takim porcie nasłuchuje Kestrel. I nasza aplikacja będzie dostępna pod takim adresem. A teraz dostęp do tego naszego kontrolera, value controller, będziemy mieć pod adresem API, czyli musimy tutaj dodać API, żeby się dostać do naszego kontrolera, API i controller, czyli nazwa naszego kontrolera. A zgodnie z konwencją wykorzystywana jest tylko pierwsza część nazwy, czyli values. I tu będzie values. I pod takim adresem dostaniemy się do tego kontrolera. Czyli taki adres API values będzie nas kierował do tego kontrolera. I teraz, jeśli to będzie żądanie typu GET wysłane, czyli będziemy chcieć pobrać jakąś stronę, będzie to wysłane żądanie GET, że będziemy chcieli pobrać na przykład wszystkie wartości, czyli będzie żądanie GET do adresu HTTP localhost 5000 API values, czyli w tym momencie dostaniemy się do tej metody i ta metoda zwróci nam wartości values 1, value 2. Natomiast jeśli chcielibyśmy się dostać do tej metody, ta metoda zwraca już konkretny element o konkretnym identyfikatorze i tu do routingu dodawany jest jeszcze element ID, czyli w naszym adresie po wartości values pojawia się kolejny segment i to jest ID.
ID. I możemy tutaj na przykład przekazać API values i wartość tego ID na przykład będzie 10, 100 lub coś w tym stylu. I jak będzie taki adres w przeglądarce, no to wtedy zostanie wywołana metoda ta z kontrolera values controller i zostanie zwrócona wartość value. Jeśli natomiast by było wysłane żądanie post, żądanie post byłoby bez parametru, no to wtedy zostałaby wysłana ta metoda. A żądanie post, no to znaczy, że chcielibyśmy dodać jakąś wartość, czyli dodać coś na przykład do tablicy values. No tutaj nie ma oprogramowanego tego. Tutaj nie została oprogramowana ani metoda post, ani put, ani delayed. Ale jeśli byśmy chcieli ją wywołać, no to musiałoby iść żądanie post z takim adresem. Jakbyśmy chcieli wywołać metodę put, czyli tą modyfikacji, no to by musiało być również pójść żądanie put czy z takim adresem, no i musiałaby być określona wartość. W przypadku metody delayed by poszło żądanie delayed API values i też określona by musiała być wartość. No to teraz to pokażmy i uruchommy naszą aplikację. Tak jak powiedziałem, zrobimy pierwsze uruchomienie naszej aplikacji. I nie musimy już sobie tutaj otwierać pierwsza poleceń CMD czy jakiegoś basha. Możemy skorzystać z zintegrowanego terminala Visual Studio Code. Naciskamy terminal, new terminal. I teraz jesteśmy w naszym projekcie, portal randkowy. Tutaj musimy jeszcze przejść do projektu portal randkowy API. I teraz możemy uruchomić naszą aplikację, wykorzystując .NET Run, czyli uruchamiamy naszą aplikację. Pisaliśmy .NET Run, nacisnęliśmy Enter i teraz uruchamia się nasza aplikacja. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła i mamy ją dostępną tutaj pod adresem http localhost 5000, tak jak tutaj napisałem. Jest też dostępna pod https localhost 5001. Z tego sobie zaraz zrezygnujemy, pokażę jak to zrobić. No i teraz naciskając Ctrl i ten link przejdziemy do przeglądarki. No i teraz przechodzimy do przeglądarki i widzimy localhost 5000, ale tutaj nic nie ma. No bo teraz musimy dostać się do naszego kontrolera, a nasz kontroler, bo mamy jeden kontroler, values, a ten nasz kontroler znajduje się pod adresem API values. Wybieramy API values i teraz dostaliśmy się do tej metody. Dobrze, możemy sobie to zmniejszyć i teraz widzimy pod adresem localhost 5000 API values, czyli jest to ten adres, jest wywoływana metoda get, a metoda get, no to zwraca value 1 i value 2. I widzimy, zostaje zwracane value 1 i value 2. Teraz jakbyśmy podali jakieś ID tutaj, to niezależnie jakie ID podamy, to zostanie zwrócone value. Zostanie wywołana ta metoda. I jak sobie teraz tutaj dopiszemy jakieś ID, na przykład 44, widzimy, zostało zwrócone value. Wywołała się ta metoda tutaj get. Usuniemy to, to zostanie zwrócone dwie wartości, value 1 i value 2, bo wywołana została ta metoda. Możemy sobie to teraz zatrzymać, wrócić do naszej aplikacji, zatrzymać naszą aplikację, Ctrl-C, zatrzymać nasz serwer, troszkę sobie to zwinąć i teraz przejdziemy do Launch Settings, do właściwości i tutaj mamy ustawienia uruchamiania, czy to na iOSie, czy to tutaj naszego projektu. No i tutaj mamy właśnie to application URL i tutaj widzimy, że jest https localhost 5001 i http localhost 5000. Dlatego nasza aplikacja się uruchomiła, nasłuchiwał na tych dwóch portach. No my zrezygnujemy z HTTPS-a, zostawimy tylko http localhost 5000. I teraz, kiedy zapiszemy aplikację i uruchomimy ją ponownie, skorzystamy ze strzałek .NET Run, to teraz jak nasza aplikacja się uruchomi, to będzie nasłuchiwał tylko na porcie localhost 5000. I widzimy localhost 5000. No i teraz jakbyśmy sobie Ctrl i kliknęli w ten link, no to nam się otworzy przeglądarka. No to kliknijmy sobie jeszcze raz i otwórzmy przeglądarkę. Ctrl i mamy otwartą przeglądarkę. Znowu musimy przejść do naszego API values i zostają nam zwracane wartości value 1, value 2. No bo została uruchomiona ta metoda w tym kontrolerze, metoda get i zwraca wartości. No i to są te wartości. I tutaj w konsoli możemy sobie również zobaczyć logi. I jak chcieliśmy poprosić o tą stronę, tu został uruchomiony serwer, a tutaj poprosiliśmy o stronę API values i tutaj był wywołany kontroler, value controller i metoda get. I widzimy routing, który pasuje, to jest action
get controller values, czyli to jest ta nasza akcja HTTP get na value kontrolerze. I to zwróciło te dwie wartości, które tutaj widzieliśmy, value 1, value 2. No bo ta metoda zwraca value 1 i value 2. I teraz gdybyśmy sobie tutaj dodali ID, na przykład 6667, no to zwrócona została wartość value. I jak przejdziemy do logów, no to tutaj będziemy widzieć. No i tutaj widzimy, o, tutaj widzimy, tutaj było żądanie HTTP GET, localhost 5000 API values, no i te ID. No i jest skorzystane z routingu i tutaj jest przywołany kontroler, value controller i metoda GET. No i wszystkie te informacje są tutaj logowane i wyświetlane w terminalu, czyli widzimy, jaki kontroler jest wywoływany, jaka akcja i to, co się dzieje. Mamy tutaj logi i te logi są dostępne dlatego, że tutaj mamy ustawione w pliku appsettings development.json, że poziom logowania, log level, jest default na debug, ale logi systemowe i z Microsoftu są ustawione na information. Dlatego każde info jest tutaj logowane. Natomiast jakbyśmy przeszli do pliku appsettings.json, czyli na produkcji, to poziom jest ustawiony na domyślny logowania default warning, czyli są dopiero logowane od poziomu warning. Takie informacyjne nie są logowane i tego byśmy tutaj nie zobaczyli. I teraz jak sobie przejdziemy do klasy startup CS, no to tutaj w if mamy ustawione, że jeżeli jest development page, to tutaj ma być wyświetlana strona use developer exception page, czyli taka nasza strona informacyjna, ten ekran informacyjny, który daje nam informację o tym, co poszło nie tak. Dostajemy po prostu informację o tym, co poszło nie tak. Czyli jakbyśmy sobie teraz wrócili do naszego kontrolera, do metody get na przykład i tutaj zamiast zwracać wartość, to byśmy wygenerowali sobie wyjątek. Throw new exception. Generujemy wyjątek, exception, tutaj damy sobie tekst, na przykład generujemy wyjątek. Generujemy wyjątek, na końcu średnik. Tutaj mamy podkreślenie, no bo jak tu generujemy wyjątek, no to ten return nigdy nie zostanie osiągnięty i te wartości nie zostaną zwrócone. Ale mi chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda ta strona Use Developer Exception Page. To jest strona, która powinna być używana tylko w developmentie, czyli w rozwoju. Nie powinna być potem pokazywana na produkcji. No i dlatego tutaj jest if, żeby to było dostępne tylko w przypadku developmentu. No to teraz musimy sobie zatrzymać serwer i uruchomić go jeszcze raz po tych zmianach, jak wprowadziliśmy exception. I teraz uruchamiamy .NET Run. Nasza aplikacja w tym momencie się uruchamia. Tak, widzimy, aplikacja się uruchomiła i oczekuje również pod naszym adresem localhost 5000. No to Ctrl i naciskamy w link. Przechodzimy do strony. Tak, no i musimy tutaj przejść do naszego adresu API value. Zróbmy sobie na cały ekran. No i widzimy, w tym momencie jest generowana ta strona, co powiedziałem. To jest strona, która się nazywa Developer Exception Page. Czyli tutaj mamy dodatkowe informacje dla dewelopera i widzimy exception, został wygenerowany wyjątek, widzimy, generujemy wyjątek, to jest informacja, to co żeśmy tutaj wprowadzili w tym wyjątku, tak, generujemy wyjątek, to zostało tutaj wyświetlone i widzimy, że to jest portal randkowy API z kontrolera, value controller z metody get, value controller i tutaj jest nawet podana linia, linia 18. Jak sobie wrócimy, widzimy, to zostało wygenerowane w linii 18. No i tutaj dalej są informacje. Tutaj widzimy dokładnie całą tą instrukcję. Linia 18, throw new exception, generujemy wyjątek. Jest tu cały stack trace. No tu nie ma akurat już zbyt ciekawych informacji, no bo my sobie sami generujemy ten wyjątek. Moglibyśmy zobaczyć, jakieś, czy było jakieś query string, czy były jakieś cookie. No oczywiście nie było. No i nagłówki. No i jest to bardzo przyjazna strona w przypadku developmentu, czyli rozwoju aplikacji. Na produkcji z tego nie korzystamy. Zatrzymajmy sobie naszą aplikację. I teraz, żeby to pokazać, przejdźmy na chwilę na tryb produkcyjny. Czyli tutaj jest development, zmienimy sobie na production. Production. Jesteśmy teraz w trybie produkcyjnym, czyli w trybie produkcyjnym już
ta strona nie będzie dostępna, ta ładna strona nie będzie dostępna, tak? To sobie zapiszmy, ona nie będzie dostępna i teraz App Settings też nie jesteśmy już w trybie development, czyli te informacje systemowe, te logi, co tu były, te informowały o tym, że to był wywołany kontroler, że to była ta akcja, też nie będą dostępne, bo w przypadku produkcji poziom logowania jest od warning, czyli takie informacje nie będą dostępne. No to jak sobie tutaj teraz uruchomimy naszą aplikację, nasza aplikacja w tym momencie się uruchamia, zaraz się uruchomi, tak, uruchomiła się, możemy nacisnąć Ctrl i przejść do naszej strony, jesteśmy w naszej stronie, przechodzimy teraz do naszego API values i widzimy, nasza strona się uruchomiła. Teraz nie dostajemy tych informacji szczegółowych, tylko dostajemy po prostu strona nie działa, HTTP error 500 i żadnych dodatkowych informacji. I jak sobie wrócimy tutaj do naszej aplikacji, do terminala, no to widzimy, uruchomiliśmy tą aplikację tutaj i nie dostaliśmy żadnych info, tak jak wcześniej dostawaliśmy info. To tak teraz, jak sobie go uruchomiliśmy, nie dostaliśmy już tych info, bo już jesteśmy w trybie produkcyjnym, czyli App Settings jest na poziomie warning, czyli żadnych info nie generuje. No i mamy tylko informację o tym, tutaj mamy tylko komunikat file, czyli że wystąpił ten wyjątek. Możemy sobie tu zobaczyć nieobsłużony exception i to jest ten exception, generujemy wyjątek. To jest to, co myśmy wygenerowali. Tutaj mamy również informację, że to jest API controller z value controller metoda get i tutaj też mamy, że to było w linii 18. Wszystkie te informacje tutaj zostały zalogowane. Zmniejszmy sobie tą konsolę. App settings sobie tutaj możemy zamknąć. Launch settings to sobie wróćmy z powrotem na development i zapiszmy. I możemy zamknąć. I value controller usuńmy sobie już stąd ten wyjątek, bo oczywiście nie chcemy tutaj żadnego wyjątku. Dobrze, teraz zatrzymajmy sobie tutaj nasz serwer i uruchommy go jeszcze raz, tylko teraz nie korzystamy z .NET Run, a skorzystamy z .NET Watch Run. Dodajemy Watcha. I co nam ten Watch daje? No to zaraz to zobaczymy. Uruchommy, uruchamiamy naszą aplikację. Nasza aplikacja zaraz się uruchomi. Uruchamiany jest Watch, widzimy, wystartował Watch. I tutaj sobie rozszerzmy terminal. Widzimy tutaj. Wystartował Watch, jesteśmy znowu w trybie development, nie produkcja, no development, dlatego już jest info. Nasz serwer jest dostępny pod, na porcie 5000, czyli klikamy Ctrl 5000, tak? Nasza strona tutaj zaraz się uruchomiła, możemy przejść do naszego kontrolera, API values, już nie dostajemy wyjątku, bo go usunęliśmy, dostajemy te wartości value 1, value 2, czyli z tej metody get. I teraz, jak zmienimy coś w naszym kontrolerze, na przykład zmienimy tutaj, że chcemy zwracać kolejną wartość, value 3, żeby były zwracane z metody get 3 wartości. I jak to teraz zapiszemy, to obserwujmy tutaj terminal. Robimy zapis i widzimy, teraz watch wychodzi, startuje ponownie, czyli jak gdyby jest uruchamiany ponownie nasz serwer, nie musimy tego robić ręcznie, widzimy jest już uruchomiony, bo zauważył, że zostały wprowadzone zmiany i teraz jak sobie przejdziemy na naszą stronę, odświeżymy, no to widzimy, dostajemy już 3 wartości, czyli przy zmianach, jakie wprowadzimy na kontrolerze, nie musimy za każdym razem uruchamiać, zatrzymywać i uruchamiać serwera, tylko jest to robione automatycznie dzięki naszemu watchowi, że uruchomiliśmy .NET Watch Run. Teraz zapisujemy i znowu watch działa. Widzimy, watch wychodzi, startuje jeszcze raz serwer i serwer został wystartowany i teraz możemy odświeżyć stronę i mamy 4 wartości. Dobrze, możemy sobie terminal troszeczkę zwinąć i to by było wszystko, co chciałem zrobić w tym odcinku i pokazać przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. I teraz mamy już utworzony nasz projekt Web API, zrobiliśmy pierwsze uruchomienie, pokazałem kilka ciekawych informacji. No i teraz co zrobimy? To dodamy nasz kod do repozytorium Gita. Tutaj możemy sobie przejść na source control, przechodzimy na source control. I teraz tutaj zrobimy initializer repozytory, czyli inicjalizujemy repozytory i wybieramy portal randkowy. No i widzimy tutaj dość dużo plików i też są pliki z katalogu debug i z OBJ, których nie chcemy, aby znalazły się w kontroli źródła. Także musimy dodać do naszego projektu plik git ignore. I teraz ja go tutaj dodam.
Dobrze, dodamy teraz ten plik gitignore i tutaj otwórzmy sobie w eksploratorze plików nasz projekt i to jest nasz projekt. My jesteśmy tutaj w środku, a my gitignore będziemy chcieli dodać tutaj na poziomie tego naszego całego projektu. I tutaj ja już teraz wkleję plik gitignore. On się nam tutaj pojawił i teraz możemy sobie go otworzyć i ja tutaj dodałem, żeby ignorował pliki z Visual Studio Code Editora, pliki z katalogu BIM, pliki z katalogu OBJ, plik bazy danych, którą utworzymy DB i pliki, które będziemy mieć w katalogu www.root. Możemy go zamknąć i teraz jak przejdziemy do repozytorium Gita, to co chcemy wkomitować, no to już nie mamy tych wszystkich plików, które były z katalogu BIN, z OBJ, widzimy, one są już na biało. Teraz mamy po prostu te pliki, co nas interesują, czyli Value Controller, Properties, Launch Settings, Upsettings Development JSON, Upsettings JSON Portal, Landkowy CS Pro, Program Startup, no i Git Ignore. No i te pliki będą przechowywane w repozytorium kodu. No i dodamy sobie pierwszy commit, to będzie utworzenie projektu. Utworzenie projektu portal randkowy. Portal randkowy web API. I klikamy commit. I w tym momencie oddaliśmy kody do repozytorium lokalnego. I mamy wersjonowanie naszego kodu. Dobrze, mamy nasze kody wkomitowane w lokalnym repozytorium, to teraz oddamy nasze kody do zdalnego repozytorium. To ja na GitHubie, na moim koncie, utworzę teraz takie zdalne repozytorium. Tutaj mam swoje repozytoria, klikam New i tworzę nowe repozytorium. To będzie repozytorium publiczne i będzie się nazywać portal randkowy. I teraz klikam Create Repozytory. Repozytorium zostało utworzone. I teraz z linii poleceń Gita mógłbym użyć tych dwóch instrukcji. Najpierw wykonać tą instrukcję, a potem tą instrukcję i wtedy bym oddał repozytorium na GitHub. Dobrze, to teraz przejdźmy do naszego folderu. Mamy nasz folder portal randkowy z naszym projektem i tutaj robimy sobie teraz git synchronizację i chcemy wypchnąć to nasze repozytorium lokalne. Robimy push. I teraz ja tutaj wprowadzam swoją nazwę użytkownika. Klikam OK i wprowadzam hasło. Wprowadzam hasło do swojego konta na GitHubie. Klikam OK. I teraz widzimy, wszystko zostało wysłane. Jest sukces. Mogę to zamknąć. Mogę wrócić do mojego repozytorium na GitHubie. I teraz jak odświeżę stronę, to tutaj powinno znaleźć się nasze repozytorium. No i widzimy, mamy nasze repozytorium. I tutaj znalazł się nasz projekt, portal randkowy API w naszym repozytorium na GitHubie. No i jak sobie wejdziemy, no tutaj mamy nasz controller, value controller, nasz projekt, program, CS, startup, CS. Wszystko zostało wkomitowane. Także w tym momencie mamy kody wkomitowane lokalnie i oddane do repozytorium zdalnego. Utworzymy sobie teraz model dla naszego value controllera, aby on teraz te dane, które są tu wyświetlane na sztywno, nie były wyświetlane na sztywno, tak jak teraz value 1, value 2, value 3, value 4, tylko aby te dane były przechowywane w bazie danych. I my moglibyśmy tutaj w kontrolerze pobierać te dane z bazy danych, czy to wszystkie, czy pojedyncze dla określonego ID, czy dodawać dane do bazy, czy modyfikować, czy usuwać. Dlatego teraz utworzymy sobie model dla naszego value controllera. I modele wszystkie, które będziemy tworzyć, będziemy przechowywać w folderze models. Czyli dodamy sobie teraz nowy folder. Folder to będzie models. To będzie folder na nasze modele. I teraz do tego folderu dodajemy sobie nową klasę. Na naszym folderze models klikamy prawym, new class i nasza klasa, to będzie klasa modelu, to będzie dla value. Będzie się nazywać value. Value. Będziemy przechowywać wartości dla naszego value kontrolera, czyli nazwa value i będziemy tutaj mieć dwie właściwości, dwie propercje, czyli dodamy sobie teraz pierwszą. Wykorzystujemy snippet prop. Pierwsza to będzie ID. ID to będzie oczywiście typu integer. I druga to będzie nazwa. Prop. Nazwa będzie typu string. To będzie typ tekstowy, czyli string. I to będzie name. No i możemy
zapisać. I mamy nasz model. Tak, czyli mamy nasz model i teraz chcemy, aby nasz model był przechowywany w bazie danych. A do komunikacji z bazą danych będziemy wykorzystywać Entity Framework Core. No to teraz będziemy potrzebować Data Context. Entity Framework Core potrzebuje Data Context. No i teraz ten kontekst, Data Context, utworzymy sobie w nowym folderze, gdzie będziemy przechowywać dane. I teraz dodamy sobie tutaj nowy folder, to będzie folder Data. Data i tu będziemy przechowywać nasze dane i tutaj będziemy przechowywać data context i dodajemy sobie nową klasę, to będzie nasze data context, data context, context enter. Mamy dodany data context i ten data context będzie dziedziczył po db context, db context z entity framework core. Tutaj sobie możemy dodać spację i teraz zaznaczamy DB Context i dodamy using, tutaj sobie klikamy żarówkę i dodajemy using do Microsoft Entity Framework Core. I nie ma żadnych błędów teraz i mamy stworzony nasz data context. No i teraz dodamy sobie konstruktor wykorzystując snippet sitor, naciskamy tab. Oczywiście nasz konstruktor to ma nazwę tutaj class name data context. I nasz konstruktor będzie wywoływał konstruktor bazowy i będzie przekazywał opcje. Options, bo konstruktor bazowy potrzebuje opcji, no to tutaj w naszym konstruktorze głównym musimy też przekazać te opcje, czyli będzie to db context options od data context i to będą te opcje. No i tutaj w tym konstruktorze nic nie będziemy robić na razie, czyli możemy go sobie tak ładnie zrzucić do jednej linii. No i teraz chcemy, aby w naszej bazie znalazła się tabela dla naszego modelu, dla naszych wartości, która będzie przechowywała nasze wartości. No to teraz musimy sobie dodać DBSet, który będzie reprezentował nasze wartości. Czyli możemy również skorzystać z snippeta prop, naciskamy tab i dodajemy DBSet. Czyli to będzie typu nie integer, tylko DBSet. Tak, to będzie DBSet od value od tych naszych wartości. Na value musimy, oczywiście zaznaczamy value i musimy na żaróweczkę i dodać using do naszego modelu i nasza tabela będzie się nazywać values z s na końcu, bo będzie przechowywać wartości i możemy to zapisać. No i w tej chwili musimy przejść do klasy startup i zarejestrować nasz DB context, czyli tutaj musimy dodać do services, do kolekcji serwisów, dodajemy teraz DB context, add DB context od naszego data context, data context. O. I teraz tutaj zaznaczamy data context i dodajemy using do naszego katalogu API data, gdzie mamy nasz DB context. Dobrze, no i tutaj będziemy używać wyrażenia lambda, no i chcemy się odwołać do, będziemy używać w naszej aplikacji bazy SQLite, czyli chcemy używać tutaj, użyć use SQLite, SQLite i tutaj będzie przekazywany connection string. Connection string do bazy. Oczywiście w tej chwili use SQLite jest nierozpoznawane. Tutaj też nam nic nie proponuje. No bo teraz musimy dodać odpowiedni pakiet NuGet dla SQLite'a. Czyli teraz możemy sobie nacisnąć Ctrl Shift P, wpisać NuGet. Package Manager, add package, bo chcemy dodać pakiet. No i teraz chcemy dodać pakiet do SQLite'a, czyli piszemy Microsoft, tak, Entity Framework, Entity Core, SQLite. I naciskamy Enter. O, nie mam połączenia z internetem, muszę to naprawić i jeszcze raz naciskam Enter i tutaj teraz mam do wyboru Microsoft Entity Framework
Core SQL Lite i wybieram SQL Lite. I teraz będę poproszony o wybór wersji. No i ja wybieram wersję 2.2.4. No bo mamy wersję frameworka 2.2. No to wybieram 2.2.4 i teraz widzimy sukces, dodanie Entity Framework Core i teraz przywracanie pakietów zrobimy. Restore, zostanie zrobione przywrócenie pakietów, ukończono przywracanie pakietów, przywracanie się powiodło, możemy sobie to zamknąć, możemy sobie zamknąć terminal i teraz jak tutaj wrócimy do klasy Startup, zaznaczymy Use SQLite, pojawi się żaróweczka, klikniemy ją i teraz możemy tutaj dodać using do Microsoft Entity Framework Core i możemy zapisać nasz plik. I teraz możemy przejść do pliku naszego projektu i tutaj widzimy, został dodany nowy pakiet do Entity Framework Core SQL Lite. No bo my teraz będziemy korzystać z takiej bazy SQL Lite. To jest bardzo lekka baza dla developmentu, bardzo dobra. Później jak będziemy wdrażać naszą aplikację, to zmienimy sobie tą bazę SQL Lite, przejdziemy na, powiedzmy sobie, przejdziemy na MySQL-a, ale podczas rozwoju będziemy korzystać z tej lekkiej bazy SQL Lite, którą zainstalowaliśmy w pierwszym odcinku. No i teraz, mając dodany nasz model, value, utworzyliśmy data context, gdzie dodaliśmy, że chcemy mieć tą tabelę, która przechowuje nasze wartości i zarejestrowaliśmy nasz kontekst w klasie startup. No to teraz możemy sobie jeszcze w terminalu pokazać, że wszystko działa, że zrobiliśmy to prawidłowo, możemy zbuildować nasz projekt. Czyli przechodzimy do naszego katalogu z Web API, tak? I wywołujemy .NET build. Build, klikamy Enter i w tym momencie Microsoft Core builduje nasz projekt. No i widzimy, kompilacja powiodła się, nie ma żadnych ostrzeżeń, nie ma żadnych błędów. Wszystko zrobiliśmy prawidłowo, no to ostatnią rzeczą teraz w tym odcinku to będzie wykonanie commitu. Najpierw commitujemy zmiany w repozytorium lokalnym i dodajemy nazwę utworzenie pierwszego modelu. Modelu i to jest value dla naszych wartości. I wkomitowujemy. Robimy commit, to jest oddany kod lokalnie, a teraz wyślemy kod na repozytorium zdalne. I teraz robimy push i wysyłamy na nasze repozytorium zdalne. Wybieramy nasze repozytorium na GitHubie. Teraz mam podać nazwę użytkownika. No, podaję nazwę użytkownika i teraz będę musiał wprowadzić hasło. Wprowadziłem hasło i teraz kody zostaną oddane do repozytorium zdalnego. I widzimy, kody zostały oddane do repozytorium zdalnego. I teraz przejdziemy na GitHuba, aby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Dobrze, jesteśmy na moim GitHubie, Mariusz Juroczenko, portal randkowy. No i tutaj widzimy, mamy dwa komity. Jak sobie wejdziemy w te komity, no to widzimy, mamy pierwszy komit, utworzenie projektu portal randkowy i utworzenie pierwszego modelu value. To jest to, co zrobiliśmy teraz. Możemy w niego wejść i jak weszliśmy w niego, no to widzimy, co tu dokładnie zrobiliśmy. W pliku dodaliśmy plik data context, dodaliśmy plik value i w pliku projektu zostały dodane odniesienia do Entity Framework Core SQL Lite. No i tutaj w startup dodaliśmy add DB context, czyli obsługę dla naszej bazy. I ustawiliśmy, że będziemy korzystać z SQL Lite. Dobrze, możemy sobie wrócić. I teraz jakby ktoś chciał pobrać kody, no to wystarczy tutaj kliknąć clone or download i można ściągnąć repozytorium spakowane jako plik zip, albo można sobie skopiować adres i sklonować repozytorium na swoim komputerze lokalnie. I też jakbyśmy chcieli w tym momencie, jakby zostało pobrane, no to zostanie pobrane repozytorium, które ma te dwa komity. A jakbyśmy chcieli pobrać repozytorium z pierwszego komita, no to wchodzimy na komity, wchodzimy tutaj na te repozytorium pierwsze, wybieramy Browse File i teraz jak zrobimy Clone or Download, to pobierzemy kod z pierwszego komita. I tak zawsze możemy wchodzić na komity, wejdźmy na portal randkowy, na komity. I jak sobie wybierzemy, będzie nas interesować repozytorium kodu z pierwszego, z drugiego, czy tam z piątego, z dziesiątego komita, no to wybieramy ten dany komit i po prostu przechodzimy na Browse File i ściągamy pliki dla danego komita.
A jak chcemy mieć najnowszą, aktualną wersję, no to po prostu wchodzimy na portal randkowy, tu będziemy mieć ilość commitów i po prostu ściągamy sobie aktualną wersję. Albo plik spakowany, albo sobie kopiujemy link i klonujemy repozytorium na naszym zdalnym katalogu. Żeby sklonować, no to tak, to kopiujemy link, mamy skopiowany i teraz przechodzimy do naszego eksploratora i powiedzmy, że sobie tutaj tworzymy nowy katalog, folder i do tego nowego folderu, jakbyśmy tu chcieli skopiować to repozytorium, to teraz zaznaczamy sobie na przykład prawym i wybieramy komendę git clone. Musimy mieć oczywiście zainstalowanego gita. No i tutaj wkleja się nam automatycznie ten link i tutaj do jakiego folderu się to nam chce skopiować. Klikamy OK i w tym momencie klonujemy repozytorium z mojego GitHuba na lokalny komputer. I teraz jak wejdziemy do tego nowego folderu, to tutaj mamy nowy portal randkowy i mamy ściągnięte pliki aktualne z tymi dwoma commitami. Bo jak sobie teraz tutaj zobaczymy, naciśniemy prawy i zobaczymy, jak mamy zainstalowany oczywiście Tor Store Git, zobaczymy sobie show log, no to można zobaczyć, jakie są commity. Jest commit utworzenie projektu portal randkowy i utworzenie pierwszego modelu value. Możemy to wszystko pozamykać. Mamy już utworzony model, mamy utworzony data context. No to teraz utworzymy sobie bazę danych, aby przechowywać nasze wartości w bazie danych. No przejdźmy teraz do pliku startup i tutaj jak sobie dodajemy DB context, ustawiamy, że chcemy korzystać z SQLite'a tutaj i tutaj mamy podać connection string. W tej chwili wpisaliśmy tutaj tylko connection string, nazwę, że tu ma być podany connection string. Oczywiście to jest tylko nazwa connection string, to nie jest connection string, to nie reprezentuje właściwego connection stringa. I teraz taki prawidłowy connection string do bazy naszej SQLite'a musimy utworzyć. I taki connection string najlepiej jest przechowywać w pliku upsettings.json. I w pliku upsettings.json otworzymy go i tutaj dodamy sobie connection string. I utworzymy teraz sobie tutaj sekcję, która będzie odpowiedzialna za przechowywanie connection stringa. I dodajemy sobie sekcję connection string. Connection strings, bo tu może być więcej connection stringów. I teraz tutaj będziemy przechowywać, otworzymy sobie nawiasy, że tu może być więcej connection stringów. I dodamy sobie default connection, czyli domyślny connection string. I teraz definiujemy ten connection string do bazy SQLite'a. Do bazy SQLite'a no to jest bardzo prosty connection string. Musimy zdefiniować data source. Data source i data source nazwiemy sobie, że to będzie portal randkowy. Portal randkowy. I to będzie DB. Tak będzie się nazywać nasza baza. Portal randkowy DB. I to jest cały connection string, który jest potrzebny do SQLite'a. No i tutaj oczywiście musimy dodać przecinek. I możemy zapisać nasz plik upsettings.json. I teraz stworzyliśmy tutaj connection string sekcję, gdzie może być więcej tych connection stringów. I zdefiniowaliśmy sobie tutaj domyślny connection string. Default connection. I to jest data source portal randkowy. No i teraz wróćmy sobie do klasy startup. Możemy sobie skopiować tą nazwę default connection. Wracamy do klasy startup i teraz tutaj dodamy odwołanie do tego connection stringa. Tutaj mamy już w konstruktorze klasy startup jest używana konfiguracja. Jest przekazywana konfiguracja. Także teraz możemy skorzystać z konfiguracji tutaj w naszym SQLite i tutaj odwołać się do configuration i skorzystać z metody getConnectionString. Korzystamy z metody getConnectionString i w środku tutaj pobieramy defaultConnectionString. I chcemy, żeby ta metoda pobrała defaultConnectionString. Czyli przekazujemy tutaj do SQLite'a, żeby był pobrany z konfiguracji getConnectionString o nazwie defaultConnection. Czyli tutaj z konfiguracji, z pliku konfiguracyjnego będzie pobrany connectionStrings, który się nazywa defaultConnection. No i ten connectionString zostanie tutaj pobrany.
Możemy to teraz zapisać. Dobrze, no to teraz jak mamy już zdefiniowany tutaj właściwy connection string i tutaj jest przekazywany właściwy connection string, żeby SQLite mógł sobie go użyć, to teraz już możemy utworzyć bazę danych. Czyli możemy teraz sobie otworzyć terminal. Otwieramy terminal i teraz jak otworzyliśmy sobie terminal, wpisujemy .NET Entity Framework i klikamy Enter. I tutaj mamy, możemy sobie to rozwinąć. I tutaj wyświetlił nam się znaczek Entity Framework, taki konik można powiedzieć, Entity Framework Core dla .NET, koma, i to jest Command Line Tools w wersji 2.2.4. I tutaj są opcje i tutaj mamy dostęp, jakie komendy możemy wywołać dla .NET Core Entity Framework. Czyli możemy napisać .NET EF Entity Framework i możemy skorzystać z komendy database, to jest do zarządzania bazą danych. Możemy skorzystać z komendy dbcontext do zarządzania dbcontextem i możemy skorzystać z komendy migration, aby zarządzać migracjami. I teraz tak, aby utworzyć bazę danych, no to my musimy wykorzystać komendę migration. No bo można powiedzieć, że nasza baza danych jest pusta, no to musimy utworzyć jak gdyby pierwszą migrację. Potem jakby ta baza danych się zmieniła, jakbyśmy dodali jakąś tabelę, to znowu będziemy musieli skorzystać z migracji. I teraz będziemy wywoływać komendę .NET Entity Framework, .NET EF i dalej piszemy migrations i chcemy dodać add. Możemy też potem usuwać migrację, jak będziemy chcieli cofnąć jakąś migrację, ale my dodajemy, my chcemy utworzyć bazę danych. Jeszcze jej nie mamy, czyli musimy dodać migrację. Czyli robimy .NET Entity Framework, EF, migration, add i teraz nazwiemy sobie tą migrację, jak chcemy ją nazwać. No to będzie, można powiedzieć, inicjalizacja i utworzenie bazy danych. Czyli nazwiemy ją sobie initial create db i klikamy enter. No i dostaliśmy komendę, że nie ma projektu. No tak, no bo jesteśmy w katalogu portolerantkowym w rozwiązaniu. Musimy przejść tutaj do naszego katalogu projektu z Web API, czyli możemy sobie teraz dać CD, wcisnąć tab, wciskamy tab, przechodzimy do portal randkowy API i teraz wywołujemy komendę .NET Entity Framework Migrations add i podajemy nazwę tej migracji, czyli że to będzie inicjalizacja i utworzenie bazy danych, czyli nazywamy ją Initial Create Database DB. I teraz naciskamy Enter i migracja zostanie dodana. W tym momencie, no i w tym momencie mamy komunikat done, zostało zrobione, migracja została dodana i można cofnąć tą migrację, używając komendy Entity Framework Migration Remove. No i mamy tutaj katalog migracje i mamy tutaj trzy pliki. Jest to data context model snapshot, jest plik z, można powiedzieć, z datą i z godziną initial create db designer i jest plik initial create db. No i ten plik widzimy ma tutaj dwie metody, up i down. No i widzimy, że tutaj została utworzona tabela, jest tworzona create table, tabela się nazywa values, taka tabela zostanie utworzona w tworzonej bazie values i ta tabela będzie miała takie kolumny id, kolumnę id, która będzie nullable false, czyli nie będzie mogła być nullable, id nie może być nullable, no wiadomo, i jest adnotacja, że ma być autoinkrementowana, czyli ten numer ma być automatycznie nadawany, no i tabela ta jeszcze przechowuje kolumnę name, która jest typu string i tu mogą być nule. No i automatycznie dodawany jest constraint. Ta tabela jest, że primary key jest ustawiany na ID, bo to jest domyślne zachowanie Entity Framework Core, że jak się nazywa komórka, kolumna tabeli, o, to jak się nazywa ID, no to wtedy ona jest kluczem głównym. No a druga metoda, down, no to jest to usunięcie tej tabeli, czyli drop table, tabela values. No to dobrze, teraz jak już mamy dodane migracje, to teraz wróćmy do terminala i teraz przejdźmy sobie do naszego katalogu, do folderu portal randkowy API i teraz jak już jest migracja utworzona, no to teraz na podstawie tej migracji utworzymy sobie bazę danych. Czyli teraz wywołujemy komendę .NET Entity Framework Database
update. W przypadku, jak jeszcze nie mamy bazy danych, bo jeszcze nie mamy, no to ta baza danych zostanie utworzona i zostaną zastosowane wszystkie migracje, jakie mamy. W tej chwili mamy jedną. Gdybyśmy już bazę danych mieli i byłoby więcej tych migracji, no to po prostu wszystkie migracje, które jeszcze nie zostały zastosowane na tej bazie danych, by zostały zastosowane. W naszym przypadku teraz zostanie utworzona baza danych i zastosowane te migracje. Wybieramy Enter i teraz to wszystko się odbędzie. Dobrze, mamy done, czyli wszystko wykonało się poprawnie i widzimy, tutaj pojawił się plik portal randkowy DB. Oczywiście portal randkowy DB to jest ta nasza baza, bo tak chcieliśmy, żeby się nazywał, tak żeśmy ją określili w connection stringu. Oczywiście Visual Studio Code nie ma żadnego toola, żeby otworzyć tą bazę, żeby ją przeglądać, no ale myśmy sobie zainstalowali przecież DB Browser do SQLite'a i teraz go otworzymy. DB Browser for SQLite i teraz możemy sobie otworzyć naszą bazę. Otworzymy sobie naszą bazę. Przechodzimy do portal randkowy API i tutaj jest plik portal randkowy DB. Klikamy otwórz i została otwarta nasza baza danych. No i w naszej bazie danych mamy naszą tabelę z Entity Framework Migration History, gdzie są przechowywane historia migracji i naszą tabelę Values. To jest ta nasza tabela, którą utworzyliśmy. Możemy sobie teraz przejść do przeglądania danych. Oczywiście tabela Values jest pusta, ale jak sobie zobaczymy tabelę Entity Framework Migration History, no to tutaj możemy zobaczyć, że jest jeden wpis. I to jest tutaj Migration ID i to jest data tej migracji i nazwa, jaką dodaliśmy. Initial Create DB. To jest ta migracja. I ta migracja została zastosowana na tej bazie. No bo widzimy, ta migracja została zastosowana, bo jest tutaj ten wpis. I teraz jak sobie przejdziemy do tabeli values, ona jest w tej chwili pusta, ale możemy dodać jakiś rekord. Kliknijmy sobie new record i teraz tu możemy sobie dodać wartość 1 i dodajmy kolejny. Wartość 2 i dodajmy jeszcze 1. Wartość 3, tutaj wartość 3 i kolejny wartość 4 i ostatni wartość 5. Mamy 5 wartości, teraz musimy zapisać te zmiany, write changes, żeby zostały utrwalone. No i już te wartości zostaną w naszej bazie. Możemy to zamknąć. Dobrze, zamknęliśmy naszą bazę, wróciliśmy do naszego projektu, terminal sobie możemy zamknąć. No i teraz w tym odcinku to wszystko, a w następnym odcinku już będziemy pobierać te dane z bazy, te wartości i będziemy je chcieli wyświetlić. Teraz zostało to wkomitowanie naszych kodów do repozytorium. No i nazwiemy sobie commit utworzenie bazy danych. I możemy wkomitować. W tym momencie wkomitowaliśmy do repozytorium lokalnego. I teraz wyślemy nasz kod na repozytorium zdalne, wybieramy push, łączymy się z repozytorium zdalnym, wprowadzamy nazwę użytkownika i teraz musimy wprowadzić hasło, wprowadzamy hasło i w tym momencie Visual Code wysyła nasze kody na repozytorium zdalne. Kody zostały wysłane, możemy przejść na nasze repozytorium zdalne i widzimy, mamy 3 komity. Jak sobie wejdziemy, no to widzimy utworzenie projektu pierwszy, utworzenie pierwszego modelu value i utworzenie bazy danych. Wszystkie komity są. Także kody mamy oddane na repozytorium lokalnym i na repozytorium zdalnym. I w następnym odcinku zajmiemy się już pobieraniem tych danych z bazy. Mamy już utworzoną bazę danych. To teraz zrobimy sobie pobieranie tych danych już z bazy danych w naszym value kontrolerze. I teraz możemy przejść do naszego value kontrolera. Oczywiście możemy zaznaczyć kontroler i tutaj kliknąć value kontroler, aby go otworzyć. Ale jak będziemy mieć dużo plików już i będzie trzeba szukać konkretnego pliku, to wtedy możemy użyć, tak jak tutaj widzimy, go to file, czyli przejść do pliku. Wciskamy Ctrl P i teraz wprowadzamy pierwsze litery i już nam podpowiada value, czyli to jest nasz model, i value controller. Wybieramy value controller i już został nam otwarty value controller. I teraz zrobimy sobie tak, żeby nasz value controller już nie zwracał danych na sztywno zakodowanych, tak jak to jest tutaj, czy tutaj, tylko że będzie już w tej chwili pobierał dane z bazy danych, którą utworzyliśmy w poprzednim odcinku. To zaczniemy sobie od dodania konstruktora do naszego kontrolera. Wykorzystamy oczywiście snippet ctor tab,
Nasz konstruktor oczywiście nazywa się Value Controller i nasz konstruktor będzie przyjmował data context. Data context i będzie on się nazywał context. No oczywiście musimy tutaj dodać using do naszego data kontekstu. Zaznaczamy data context i dodajemy using do naszego folderu data. No bo w naszym katalogu data mamy nasz data context, data context, który utworzyliśmy. No i tutaj do naszego kontrolera przekazujemy nasze data context. No i będziemy go chcieli tutaj zainicjalizować. Możemy sobie zaznaczyć jeszcze raz tutaj teraz ten kontekst, nacisnąć żaróweczkę i tutaj możemy zrobić inicjalizuj pole dla tego parametru. Wybieramy i już nam dodał pole prywatne, read only, data context, które nazwał kontekst. No i tutaj jest inicjalizowany nasz kontekst. Do kontekstu przypisujemy ten kontekst, który przekazujemy w konstruktorze. Ja sobie zmienię tą nazwę na podkreślenie, bo tak preferuję, tak wolę, żeby nie używać tutaj this i no już tutaj mogę używać podkreślenie kontekst. Po prostu te dwie nazwy nie są takie same i nie muszę używać tutaj this'a. Dobrze, także mamy już nasz kontekst. No i teraz możemy przerobić naszą pierwszą metodę, gdzie pobieramy wartości. I teraz tutaj nie będziemy zwracać tych wartości zakodowanych na sztywno, tylko będziemy te wartości pobierać z bazy danych. I zadeklarujemy sobie tutaj zmienną values, wartości. I teraz z naszego kontekstu, odwołujemy się do naszego kontekstu i tutaj w kontekście mamy naszą jedną tabelę values. Odwołujemy się do naszej tabeli values i na naszej tabeli values wołamy sobie metodę toList, że chcemy pobrać wszystkie wartości i zrzucić je do listy. No i teraz zwracamy i chcemy zwrócić, return i teraz chcemy zwrócić te nasze wartości i będziemy od razu też również zwracać status kodu 200, że wszystko poszło OK. Czyli będziemy zwracać OK i w tym OK-u będziemy zwracać te nasze wartości. Czyli zwracamy wartości i od razu status odpowiedzi, że jest OK. Zaraz sobie to zobaczymy w postmanie. Skoro zwracamy status OK, no to tutaj już nie będziemy zwracać action result od IEnumerable od string, tylko będziemy zwracać tutaj IAction result. No bo zwracamy status kodu 200. Widzimy, mamy tutaj HTTP status kodu status 200 OK, czyli odpowiedź, że jest wszystko OK, no i zwrócone zostały wartości. Dobrze, no to tutaj zwracamy wszystkie wartości z naszej tabeli, a tu będziemy chcieli zwracać pojedynczą wartość. I też będziemy zwracać status kodu, to też sobie zmieniamy tutaj na IActionResult, bo też będziemy chcieli zwracać OK-kę. No i tutaj nie będziemy zwracać zakodowanej wartości, tylko będziemy zwracać wartość pobraną z bazy. Czyli deklarujemy sobie zmienną value równa się, odwołujemy się do naszego kontekstu, values, i teraz wykorzystujemy metodę. Możemy wybrać metodę first albo first or default. Jakbyśmy wybrali first, no i teraz tutaj musimy określić, po czym będziemy chcieli zwracać ten pierwszy element. Czyli używamy wyrażenia lambda, no i po id. Czyli id będzie się równać temu id, które jest przekazane tutaj. No i w tym momencie, jakbyśmy użyli tej metody first, to metoda first może zwrócić wyjątek. System argument null exception, jeśli po prostu nie znajdzie wartości. Dlatego lepiej jest zamiast metody first wykorzystać first or default. No i teraz oczywiście tą wartość będziemy zwracać. Czyli będziemy znowu zwracać status kodu OK i będziemy zwracać tutaj tą wartość. Value. I na końcu oczywiście średnik. No i tutaj zwracamy wartość. To możemy sobie również zmienić nazwę tą metody getValue, że pobieramy wartość, pojedynczą wartość, a tu możemy sobie zmienić getValues, no bo tu pobieramy wartości. Także mamy już oprogramowaną metodę getValues i getValue. Zwracamy wartości, wszystkie wartości z tabeli values z bazy danych i wartość o wybranym ID. A teraz dodajmy sobie metodę post, czyli teraz zrealizujemy dodawanie nowej wartości do bazy. No i mamy tutaj teraz tak. Tutaj nowa wartość to nie będzie typu string,
tylko będzie typu naszego value. Musimy oczywiście dodać namespace do naszego modelu, tak? Bo tu w katalogu models mamy nasz model value. Będziemy dodawać teraz nowe value. No i teraz tak, tutaj musimy odwołać się do naszego kontekstu, do naszej tabeli values i chcemy dodać wartość add i dodajemy tą wartość, która została przekazana, czyli value. I mamy dodaną wartość. No i oczywiście jeszcze na naszym kontekście musimy teraz wywołać metodę save changes, aby te zmiany zostały zapisane na bazie danych. No i to wszystko. Zrealizowaliśmy metodę post, która dodaje nowe wartości do bazy danych, do naszej tabeli values. No to teraz możemy sobie oprogramować metodę put, która służy do edycji danych. No i tutaj oczywiście również zmienimy sobie, bo nie dodajemy, teraz nie edytujemy stringa, tylko naszą wartość, bo to jest nasz model value. No i teraz tak, pierwszą rzeczą, którą w metodzie put będziemy robić, no to będziemy pobierać wartość o danym ID. No to zadeklarujemy sobie zmienną data i teraz odwołujemy się oczywiście do naszego kontekstu, do naszej tabeli values i teraz pobieramy naszą wartość o danym ID. No to możemy skorzystać z metody find i tutaj przekazujemy ID. Odszukujemy wartość o tym ID. Jak odszukamy tą wartość, no to następnie co? To na tej wartości będziemy zmieniać nazwę, czyli name. I tą nazwę będziemy zmieniać na tą wartość, która teraz zostanie przekazana, czyli value name. Zmienimy wartość, no to jak zmieniliśmy wartość, no to teraz możemy te zmiany zapisać na bazie, uaktualnić naszą bazę, czyli na kontekście. Odwołujemy się do tabeli values i robimy uaktualnienie naszej bazy, update i przekazujemy te nasze dane, które teraz zostały zmienione. No i oczywiście na naszym kontekście wywołujemy save changes, aby utrwalić zmiany na bazie. Skończyliśmy teraz metodę put i metodę post do dodawania nowej wartości i do edycji. I również tutaj możemy sobie zmienić nazwę tej metody na edit value. To jest nasza metoda put, nazywa się edit value, a tą możemy sobie zmienić na dodanie nowej wartości, czyli add value. Dobrze, no i teraz przejdźmy do naszego żądania delete, czyli do usuwania nowej wartości. I tu możemy sobie nadmienić od razu nazwę, że to będzie delete value. No i teraz oprogramujemy naszą metodę delete value. Przekazujemy ID do usunięcia i teraz oczywiście musimy odszukać tą wartość w bazie, czyli zadeklarujemy sobie zmienną data i również na naszym kontekście, na naszej tabeli values odszukujemy tą wartość do usunięcia na podstawie przekazanego ID i jak mamy już tą wartość, no to teraz na kontekście będziemy wywoływać metodę na naszej tabeli values i będzie to remove, czyli usuwamy i przekazujemy teraz data, czyli tą naszą wartość do usunięcia. No i na końcu oczywiście musimy zapisać zmiany, czyli save changes. I to wszystko. Oprogramowaliśmy teraz wszystkie metody. Pobieramy wartości, listę wartości z bazy, zwracamy status OK. Tutaj pobieramy wartość o konkretnym ID, które zostało przekazane i zwracamy status OK 200. No w przypadku dodaj wartość nic nie zwracamy i dodajemy nową wartość, która została przekazana. W przypadku edycji też tutaj nic nie zwracamy i dodajemy nową wartość. I w przypadku usuwania też nic nie zwracamy i dodajemy nową wartość. Aczkolwiek moglibyśmy tutaj również zwracać statusy. I tutaj w przypadku dodawania wartości również moglibyśmy zwracać iActionResult i moglibyśmy tutaj zwracać status OK i przekazywać tą wartość value. No i tutaj w przypadku edycji też byśmy mogli zwracać OK, czyli tutaj musi być iActionResult i tu w przypadku void również moglibyśmy zwracać iActionResult i też moglibyśmy tutaj zwracać status OK, że wszystko poszło OK. No i tutaj ma być oczywiście data
I tu też możemy zwrócić data. I teraz możemy zapisać i mamy oprogramowane wszystkie metody, które pobierają, edytują, dodają, usuwają dane z bazy. I teraz te metody możemy sobie już wypróbować, chociaż nie mamy jeszcze żadnej strony, która by to mogła wypróbować, ale możemy użyć Postmana i sprawdzić działanie naszych metod i wysłać takie żądania jak get, post, put, delayed. I otwórzmy sobie teraz Postmana. Otworzyłem Postmana, no i dzięki Postmanowi będziemy mogli teraz wysłać zapytania do naszego API bez konieczności pisania kodu po stronie klienta. No tego kodu jeszcze na tą chwilę nie mamy, więc Postman jest bardzo przydatny, aby przetestować nasze web API, które właśnie budujemy. No to stworzymy sobie teraz takie pierwsze zapytanie, pierwsze żądanie. Dodajemy tutaj plusik. No i tak, pierwsze nasze zapytanie, które chcemy użyć, to będzie zapytanie get, bo chcemy pobrać dane. Czyli wybieramy tutaj get i tutaj wprowadzamy enter request URL, czyli wprowadzamy adres naszego hosta. Czyli będzie to http, localhost, tu już nam podpowiada, możemy wybrać localhost 5000, no i chcemy się odwołać do naszego kontrolera, API values controller. Oczywiście możemy sobie to zapisać. Save i tutaj utworzymy sobie, dodamy sobie nową kolekcję i to będzie portal randkowy. Portal randkowy i teraz wszystkie te requesty, żądania będziemy zapisywać w portalu randkowym. Save to portal randkowy. I to mamy tutaj zapisane, to co żeśmy teraz tutaj utworzyli. I teraz to żądanie będziemy mogli wysłać do naszego API. Ale najpierw musimy nasze API uruchomić. Czyli przechodzimy do naszej aplikacji, do Visual Studio Code. Musimy sobie otworzyć terminal. Musimy teraz przejść do naszego katalogu z API i teraz uruchomić. Jesteśmy w naszym katalogu. No to teraz możemy uruchomić nasze API .NET Run. W tym momencie nasze API startuje, zaraz zostanie uruchomione. Dobrze, nasze API zostało uruchomione i teraz możemy przejść do Postmana i teraz możemy wypróbować nasze żądanie. Czyli wysyłamy żądanie get do kontrolera values, czy my chcemy pobrać wszystkie wartości. No to wysyłamy. Naciskamy send i zostało wysłane żądanie. No i widzimy, mamy tutaj odpowiedź. I w odpowiedzi mamy te 5 wartości, które wprowadziliśmy do bazy. Wartość 1, 2, 3, 4, 5 mają odpowiednie ID-ki. No i tutaj widzimy, status odpowiedzi jest 200, OK. No bo tutaj ustawiliśmy, że chcemy zwracać status OK i wartości. Czyli jest zwracany status OK, 200 i wartości. No to dobrze, to teraz możemy pobrać jakąś konkretną wartość z bazy. Powiedzmy o ID-ku 5. Czyli chcemy pobrać wartość o ID-ku 5, czyli tutaj musimy teraz stworzyć żądanie get, gdzie będziemy przekazywać do kontrolera, że chcemy pobrać o ID-ku 5, czyli musimy dodatkowo przekazać ID-ka. No i możemy sobie również to żądanie zapisać do naszej kolekcji, tak? Zapisz i mamy. I teraz powinniśmy wysłać żądanie do naszego API, send, i teraz zostaje zwracana wartość o ID 5, wartość 5 i status kodu 200. Czyli teraz jak wrócimy do naszego edytora, no to wywołaliśmy tą metodę, która przyjmuje ID, API values ID. No to teraz stwórzmy sobie żądanie post, która dodaje wartość. Przechodzimy do Postmana i teraz wybieramy zakładkę post, tutaj wybieramy żądanie post. No i teraz skoro mamy żądanie post, również chcemy wysłać do naszego kontrolera i teraz będziemy oczekiwać, że to będzie API values, no bo jak sobie tutaj zobaczymy post, żądanie post, no to odwołuje się do API values. Tutaj nie ma żadnego ID-ka, nic nie przekazujemy, czyli taki będzie URL API values, no ale musimy przekazać tą wartość w from body, czyli w ciele formularza. Czyli jak wrócimy do API i teraz w body naszego formularza, czyli tutaj wybieramy body i teraz musimy w body przekazać tą wartość, którą chcemy dodać. Tutaj zaznaczamy RAW i wybieramy format jako JSON, application JSON, format danych i teraz tutaj wprowadzimy sobie to, co chcemy wysłać. No oczywiście chcemy wysłać nową nazwę, czyli name, bo ID jest dodawane
automatycznie w bazie, czyli będziemy dodawać tylko nazwę i to będzie wartość testowa. I to wszystko. No i oczywiście zapiszmy sobie to. Zapisaliśmy i teraz możemy wysłać, czyli naciskamy send i w tym momencie jest wysyłane żądanie do naszego API. Już mamy odpowiedź. Znowu mamy status kodu 200, OK. I teraz widzimy, została zapisana nowa wartość i ID jest 6. No bo teraz chcieliśmy również, żeby zwracać status kodu. W przypadku add value również zwracamy OK i zwracamy tą wartość, która została dodana. Czyli jest dodana nowa wartość, wartość testowa, ID 6. Jakbyśmy sobie teraz przeszli do get value i chcieli pobrać wszystkie wartości, wysyłamy żądanie, no to teraz nam pobierze już te 6 wartości z tą nową wartością testową. Dobrze, dodajmy sobie jeszcze jedną wartość, wyślijmy jeszcze jeden post, jest 7 wartość testowa. Pobierzemy wszystkie, zobaczymy, teraz mamy 7 i tu są dwie wartości testowe. Zamknijmy sobie to i teraz sobie wyedytujmy, powiedzmy, tą wartość o ID 7. Czyli teraz użyjemy żądanie put, jeśli put, no to musimy przekazać w URL-u wartość tego ID-ka. Odwołujemy się do tego siódmego, do siódmego i teraz również w body, tutaj jesteśmy w body, będziemy zmieniać wartość testowa, zmiana albo edycja. No, czyli że wyedytowaliśmy tą wartość. Dla ID-ka siódmego jeszcze sobie to zapiszmy. Save as do naszej kolekcji. No i pojawiło się tutaj w kolekcji put, czyli edytujemy. I teraz jak sobie wyślemy send, wysłaliśmy i teraz otrzymujemy status OK. I teraz ta wartość to jest ID 7 i ma wartość testowa edycja. Czyli jak sobie pobierzemy wszystkie wartości, to będzie odzwierciedlone tutaj. Mamy jedynkę, wartość 1, wartość 2, wartość 3, wartość 4, wartość 5. Dla szóstki dodaliśmy nowa wartość testowa. Dla siódemki też dodaliśmy nową wartość testową, ale tutaj żeśmy ją wyedytowali. No to teraz zostało nam usunięcie. Czyli teraz wykorzystamy żądanie delete i usuniemy. Powiedzmy, że usuniemy sobie nie siódmy, tylko powiedzmy, że ten szósty. Zapiszemy sobie to żądanie w naszej kolekcji, delete, usuwamy szósty i teraz jak wyślemy żądanie, no to widzimy. Status odpowiedzi 200, OK i został usunięta wartość o ID 6 i wartość testowa. I jak sobie teraz użyjemy geta, żeby pobrać wszystkie, no to szóstki nie będziemy mieć. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Szóstki nie ma, bo została usunięta. I gdybyśmy teraz chcieli jeszcze raz wysłać send 6, no to niestety dostajemy błąd. No jest błąd, bo takiej wartości już nie ma. No i oczywiście tutaj przed usuwaniem wartości, której nie ma, powinniśmy się również zabezpieczyć w naszym kodzie i dawać jakiś sensowny komunikat, a nie zwracać internal server error. Ale to już zrobimy później. Tutaj już dla kontrolera value już tego nie będziemy zmieniać. I jeszcze jak sobie przejdziemy do pobierania jakiejś wartości o wybranym ID-ku, jakbyśmy chcieli pobrać wartość o ID-ku 10, wysyłamy żądanie, no to widzimy, dostajemy no content. Dostajemy no content, dlatego, no bo nie ma takiej wartości. No i tutaj jak pobieramy, to wykorzystujemy first or default. Gdybyśmy tutaj skorzystali z first, nie first or default, zapisali to i teraz musimy zatrzymać serwer i uruchomić go jeszcze raz. Za chwileczkę serwer uruchomi się jeszcze raz. Serwer się teraz uruchamia, uruchomił się. Serwer się uruchomił, możemy przejść do Postmana, wysłać zapytanie get o ID, które nie istnieje i teraz otrzymujemy znowu internal server error, taki nieładny błąd. No, a gdy korzystamy z first or default, no to nie dostajemy tego błędu, bo tu nie zwracany jest exception, czyli tylko jeśli nie ma wartości, to zwracany jest wartość domyślna, czyli zwracany jest w tym przypadku null. No a tutaj w przypadku usuwania wartości, żeby nie dostawać internal error, to tutaj musielibyśmy sprawdzać, czy jest taka wartość o takim ID, czyli musielibyśmy skorzystać z instrukcji warunkowej if. I tutaj sprawdzalibyśmy, czy jest wartość do usunięcia. I jeżeli data jest równa nulem, czyli nie ma co usuwać, to wtedy zwracalibyśmy return no content. Nie ma wartości.
I teraz możemy sobie zatrzymać serwer, uruchomić go jeszcze raz i przetestować usuwanie wartości, której już nie ma. I teraz jak wrócimy do Postmana i wyślemy żądanie delayed do wartości, której już nie ma, bo szóstki już nie ma, no to zobaczymy, że teraz nie będzie internal server error, nie dostajemy żadnego wyjątku, tylko jest po prostu zwracany status 204 no content. Nie ma takiej zawartości. Tak samo jak w przypadku, gdy chcemy pobrać wartość OID, którego nie ma, to też jest teraz zwracany no content, no bo również wykorzystujemy tutaj first or default i gdy nie ma takiej wartości, to jest zwracana wartość domyślna, czyli null, dlatego jest zwracany no content. To by było wszystko w tym odcinku. W tym momencie nasz kod, który pobiera, zapisuje, edytuje dane z bazy danych, jest synchroniczny, a w następnym odcinku przejdziemy na kod asynchroniczny. Teraz zostało tylko oddanie kodów do repozytorium, ale to ja już oddam, już nie będę tego pokazywał, już to doskonale znamy. Zanim przejdziemy dalej z naszym API, to spójrzmy na nasz kod w naszym value kontrolerze. W tym momencie cały ten nasz kod tutaj, w tym naszym value kontrolerze jest synchroniczny. A to oznacza, że gdy przychodzi jakieś żądanie, request do pobrania wartości, na przykład pobrania wszystkich wartości, get values, to wątek jest blokowany, dopóki połączenie z bazą nie zostanie nawiązane i dopóki te dane nie zostaną pobrane i nie będzie w stanie obsłużyć żadnych innych żądań. I chociaż serwery www są zazwyczaj wielowątkowe i mogą obsługiwać wiele wątków w tym samym czasie, to lepiej jest już pomyśleć w kategoriach skalowalności naszej aplikacji. Przecież zapytania do bazy będą dużo bardziej skomplikowane i możemy mieć setki, a nawet tysiące równoczesnych zapytań od naszych użytkowników, co skutecznie będzie blokować naszą aplikację, podczas gdy czekamy na zakończenie zapytań. I nasza aplikacja w tej chwili nie jest zbyt skalowalna. I odpowiedzią na to jest użycie właśnie kodu asynchronicznego. I jeśli użyjemy kodu asynchronicznego, to wątek nie jest blokowany. Jest otwarty na obsługę żądań i przekazuje dane z bazy danych do delegata, a następnie, gdy wynik zostanie zwrócony, no to on wtedy kontynuuje to zadanie. Nie blokuje żadnych naszych zadań w tym wątku. I teraz przekonwertujmy ten nasz kod w tych naszych metodach na kod asynchroniczny. I teraz tak, przede wszystkim zmieńmy naszą metodę na asynchroniczną. Żeby to zrobić, no to tutaj dodajemy słówko async, czyli tworzymy naszą metodę asynchroniczną, a następnie nie będziemy zwracać iActionResult, tylko będziemy zwracać zadanie, czyli będziemy zwracać task i to będzie task od iActionResult. Result, od tego, co jest zwracane. A to zadanie, ten task, reprezentuje operację asynchroniczną i może zwrócić wartość. Oznacza to, że wszystko, na co czekamy w naszej metodzie, zostanie zachowane i wątek otwiera się i nie blokuje żadnych naszych żądań, podczas gdy czeka na tą odpowiedź. No i jak on czeka na odpowiedź, no to tutaj musimy zastosować słówko await, tutaj stosujemy await i musimy teraz użyć tutaj metody asynchronicznej, wersji tej metody asynchronicznej. Nie będzie tutaj toList, tylko będzie toList async. Będzie wersja tej metody, która jest asynchroniczna. No i teraz musimy dla tej metody asynchronicznej dodać using Microsoft Entity Framework Core. No i w tym momencie cała ta nasza metoda getValues, która pobiera wartości, jest asynchroniczna. No i teraz możemy sobie przerobić kolejne metody dla pobierania getValue. No to tutaj musimy użyć async. Przerabiamy metodę na asynchroniczną. Skoro asynchroniczna, to zwraca zadanie. Task. To będzie task od iActionResult. No i tutaj również musimy użyć słówka await, bo czekamy na odpowiedź. I tutaj asynchronicznej wersji tej metody, czyli async. Nie first or default, tylko first or default async. No i teraz getValue również jest asynchroniczne. No to teraz zmieńmy sobie nasz addValue do dodawania wartości na asynchroniczną, czyli również metoda będzie asynchroniczna, czyli teraz będzie zwracać task od iActionResult
No i tutaj jak mamy save changes, no to tutaj będzie to wersja asynchroniczna, czyli używamy await i save changes async. No i mamy przerobioną metodę do dodawania wartości na asynchroniczną. Teraz przerobimy do edycji na asynchroniczną, czyli również task od iAction result. I teraz tutaj jak pobieramy wartość, no to będziemy korzystać metodę asynchroniczną, czyli czekamy, await, i tu będzie find async. No i tutaj, gdzie zapisujemy, no to tutaj również będzie wersja asynchroniczna, czyli czekamy, await, save changes async, ok, to sobie wyrównamy. I tutaj, gdzie mamy usuwanie, no to również przechodzimy na wersję asynchroniczną, czyli dodajemy async, będzie zwracane zadanie, czyli task od iAction result, no i tutaj będzie await, a tu będzie find async. No i tutaj, gdzie mamy save changes, również await i wersja asynchroniczna. No i zapisujemy, wszystko mamy zapisane. Wszystkie nasze metody są teraz asynchroniczne, czyli teraz możemy uruchomić naszą aplikację, nasze web API, czyli .NET Run. Uruchamiamy nasze web API. Nasze web API zostało uruchomione. Możemy przejść do Postmana. Przechodzimy do Postmana. Jesteśmy w Postmanie i teraz możemy wypróbować asynchroniczną wersję metody get. Pobieramy, może to sobie zamknijmy. Weźmy wszystkie wartości, czyli API values, pobieramy wszystkie. I teraz to jest wykonywane asynchroniczne. Pobieramy wszystkie wartości, 1, 2, 3, 4, 5 i 7, bo szóstka jest usunięta, status OK. Teraz pobieramy konkretne value, przykładowo o ID-ku 5, wysyłamy, to jest również asynchroniczne. I teraz pobrało ID-ku 5. To teraz dodajmy nową wartość, tu już body jest uzupełnione, będzie wartość testowa i zostanie nadana nowy ID-k. Wysyłamy, to również poszło asynchronicznie, została utworzona nowa wartość o ID-ku 8, czyli to działa. Możemy teraz wyedytować, powiedzmy to o ID-ku 8, wysyłamy i została wyedytowana ID-ku 8, wartość testowa, edycja i usuwanie. Powiedzmy, że usuniemy sobie teraz o ID-ku 5 i wysyłamy i zostało usunięte o ID-ku 5. I teraz możemy sobie jeszcze pobrać jeszcze raz wszystkie, aby sprawdzić, czy te zmiany zostały wprowadzone. No widzimy, mamy 1, 2, 3, 4, piątki i szóstki nie mamy, no bo teraz żeśmy usunęli piątkę, ósemkę żeśmy dodali, potem żeśmy ją wyedytowali. Także wszystkie nasze teraz metody, które przeszliśmy na wersje asynchroniczne, wszystkie one działają. Utworzymy teraz aplikację Angular, czyli utworzymy naszą stronę, nasz interfejs naszego portalu randkowego. Będzie to aplikacja SPA, czyli Single Page Application. No to teraz na początek przejdźmy jeszcze do Google. Wpisujemy Angular CLI i teraz przechodzimy na stronę CLI Angular.io. Jesteśmy na stronie Angular CLI. Tutaj jest cała dokumentacja i podstawowe polecenia. I teraz tak, Angular CLI jest podobne do .NET CLI, czyli do wiersza poleceń .NET, który ułatwia nam tworzenie aplikacji. I tak samo interfejs Angular CLI ułatwia nam tworzenie aplikacji, która już od razu działa po wyjęciu z pudełka, out of the box. I aplikacja ta po wyjęciu z pudełka już jest oczywiście wstępnie skonfigurowana i jest zgodna z najlepszymi praktykami. Tutaj na tym slajdzie widzimy najważniejsze polecenia. npm install -g angular CLI, czyli zainstalujemy, korzystając z npm-a, menadżera pakietów. Menadżer pakietów już oczywiście mamy zainstalowany i tutaj korzystamy z menadżera pakietów npm install i instalujemy globalnie Angular CLI, czyli ten interfejs z linii poleceń dla Angulara. Następnie mamy polecenie ng new i tutaj jest też ng new i nazwa aplikacji, którą chcemy utworzyć. Potem tutaj przechodzimy sobie do katalogu tej aplikacji, co utworzyliśmy, i ng serve, uruchamiamy tą aplikację. No to teraz możemy sobie przejść do naszego Visual Studio Code, otworzyć terminal. Jesteśmy w naszym edytorze i teraz zainstalujemy sobie globalnie Angular CLI. Wklejamy sobie tutaj tą instrukcję, czyli wprowadzamy npm install
myślnik G, że instalujemy globalnie i Angular CLI. I naciskamy Enter i w tym momencie NPM zainstaluje nam Angular CLI globalnie i będzie on dostępny dla każdej nowo tworzonej aplikacji na naszym komputerze. No i tutaj nam się już praktycznie zainstalował. Tutaj jest pytanie, czy chcemy udostępnić anonimowo dane odnośnie Angulara. No, możemy dać, że chcemy. No i w tym momencie mamy zainstalowany Angular CLI na naszym komputerze. I teraz, jak już mamy zainstalowany Angular CLI i teraz jesteśmy już tutaj w naszym rozwiązaniu, portal randkowy, to teraz możemy sobie utworzyć tą naszą aplikację Angular, która będzie naszą stroną portal randkowy, naszym interfejsem użytkownika. Czyli teraz wywołujemy polecenie ng new i podajemy nazwę naszej aplikacji. To będzie portal randkowy. randkowy.spa single page application. Naciskamy Enter. No i teraz mamy pierwsze pytanie, czy chcemy dodać Angular Routing? No my nie chcemy, my dodamy sobie go później. I teraz w jakim pliku style będziemy przechowywać? Wybierzemy sobie, że to będą CSS. I teraz mamy odpowiedź, że projekt nie może być kropki w nazwie. No to jeszcze raz. ng portal randkowy i tutaj zrobimy sobie myślnik spa, klikamy Enter i teraz zaraz będziemy musieli odpowiedzieć na te same pytania. Routingu nie chcemy, style wybieramy CSS i teraz tworzony jest nasz projekt naszej aplikacji Angular, naszej aplikacji SPA, Single Page Application. Dobrze i w tym momencie operacja się zakończyła. Nasza aplikacja portal randkowy SPA została utworzona. Znajduje się tutaj w tym katalogu portal randkowy SPA. Tutaj są wszystkie pliki. Jedynie co teraz sobie zrobimy, to zmienimy jeszcze sobie tą nazwę, gdzie tu mamy rename. Zmienimy sobie na kropeczka SPA. Teraz możemy to zmienić. Dobrze. I mamy nasze API i naszą aplikację SPA, naszą aplikację Angular, nasz interfejs użytkownika. I teraz możemy tą aplikację od razu uruchomić, no bo interfejs Angular CLI dostarcza nam aplikacji, która już działa po wyjęciu z pudełka. Teraz wystarczy jej przejść do tego katalogu CD, portal randkowy, nie API, ino SPA. Przechodzimy i uruchamiamy ng serve. Serve i klikamy Enter. I w tym momencie nasza aplikacja portal randkowy SPA została uruchomiona i możemy ją zobaczyć. Nasłuchuje na serwerze deweloperskim na localhostie na porcie 4200. Tutaj mamy HTTP localhost 4200. Teraz Ctrl i klikamy i przenosimy się na tą stronę. I tutaj mamy localhost 4200 i to jest ta strona startowa naszej aplikacji SPA, która jest w tej chwili dostarczona po wyjęciu z pudełka. My oczywiście zrobimy, że ona będzie wyglądała inaczej, no ale w tej chwili widzimy, mamy naszą aplikację Angular, naszą aplikację SPA Single Page Application, która od razu działa i jest wstępnie skonfigurowana i jest zgodna z najlepszymi praktykami. W tym odcinku to wszystko i dodam tylko jeszcze kody do repozytorium. Czyli przechodzimy na zakładkę Gita, wstawiamy komentarz, ja już go tutaj wkleję, utworzenie aplikacji Angular, portal randkowy SPA i tutaj damy wszystkie zmiany stage all i teraz tutaj zrobimy commit i wkomitowaliśmy kody na repozytorium lokalne. Utworzyliśmy aplikację Angular, portal randkowy SPA. No to teraz zobaczmy, co tutaj dla nas zostało utworzone. Co dostaliśmy jak gdyby z pudełka. A więc w naszym portalu randkowym SPA mamy katalog end-to-end. Ten katalog end-to-end zawiera testy end-to-end. Tymi testami na razie nie będziemy się zajmować. Następnie mamy folder not modules. Folder not modules, jak widzimy, zawiera tu mnóstwo katalogów i w tych katalogach jest całe mnóstwo pakietów. Jest to cała masa różnych pakietów, z których nasza aplikacja może korzystać. I tutaj mamy plik właśnie package.json i tutaj w tym pliku są między innymi pokazane pakiety,
których teraz nasza aplikacja używa. Z racji, że my utworzyliśmy teraz aplikację Angular, no to głównymi pakietami są pakiety Angulara i to, co Angular wykorzystuje. Przede wszystkim to jest Animations, Common, Compiler, Angular Core, Forms, Platform Browser, no i tak dalej. No i tutaj możemy również zobaczyć, że wykorzystujemy już Angulara, używamy Angulara w wersji 8. 8.0.0, czyli najnowszą wersję, można powiedzieć, świeżynka. Tutaj w tym pliku package.json jest również tutaj sekcja scripts, gdzie jest skonfigurowane takie rzeczy jak uruchamianie serwera npm start. Zamiast wykonywać polecenie npm start, no to teraz będziemy wykonywać ng serve. Czy wykonamy npm start czy ng serve, no to będzie uruchomienie naszego serwera. Tutaj build to jest ng build, test ng test i tak dalej. Tutaj są pakiety dev dependency, czyli do jak gdyby narzędzi, do tooli, które są wykorzystywane. No i między innymi jest tutaj pakiet Angular CLI, z którego skorzystaliśmy do utworzenia tej aplikacji. Następnie co tutaj mamy? Mamy tutaj plik readme. No tutaj jest pokazane, jakie komendy możemy używać, że ng serve to jest uruchomienie serwera, będzie on dostępny na porcie localhost 4200, że możemy skorzystać z tworzenia komponentów poprzez ng generate component i podajemy nazwę komponentu i to nam generuje nowy komponent. Możemy też wygenerować używając ng generate directive, pipe, service, class, czyli możemy wygenerować nową dyrektywę, nowy pipe, nowy service, klasę, guard, interface, enum, moduł. Po prostu wpisując ng generate i odpowiednio to, czego chcemy. Potem mamy tutaj ng build, builduje nasz projekt, ng test, ng end to end, czyli uruchomienie testów end to end. No to wszystko, co nam będzie potrzebne. Następnie jest plik tsconfig.app, czyli konfiguracja naszej aplikacji. Potem mamy tsconfig.json, to też jest konfiguracja, można powiedzieć, konfiguracja TypeScripta. Tu też jest plik z konfiguracją i tu też jest plik z konfiguracją. Następnie tutaj mamy plik karma.config, to też jest plik konfiguracyjny dla testów. No i mamy tutaj jeszcze plik angular.json. To jest dość ważny plik konfiguracyjny webpacka. Tutaj między innymi jest ustawiany source root na katalog source. Jest tutaj ustawiana ścieżka do plików wynikowych, do bundli. Tutaj jest ustawiane, że plik index jest dostępny z katalogu source index. Plik main ts jest z katalogu source. Polfills, tsconfig, app, json. I tutaj jest, że w folderze asset będą znajdować się nasze asety, czyli nasze zasoby i on jest w katalogu source i są asety i też w source jest ikonka fav icon ico. I teraz jak sobie możemy sobie przejść już do folderu source, do głównego folderu naszej aplikacji, no i tutaj są te asety, tu jest folder z asetami, no i tutaj w tym folderze będziemy przechowywać asety, czyli nasze zasoby. I teraz tutaj mamy folder zmienne środowiskowe i tutaj jest ustawiane środowisko, czy jest środowisko produkcyjne, tutaj jest, że nie, a tutaj jest z prod, to jest, że środowisko jest produkcyjne, że ustawiane jest środowisko na produkcyjne. No i główny katalog, który nas najbardziej interesuje w source, no to jest app, to jest ten katalog. I jeszcze wróćmy tutaj do tych plików. Tutaj jest ta ikonka favorite icon, czyli ta ikonka Angulara, która jest w folderze source. No i to też było tu określone w folderze angular.json, że asety są przechowywane w folderze source asset, czyli source i asset tutaj i ikonka jest w folderze source. Dobrze. Następnie tutaj mamy plik index.html. To jest nasza główna strona i tutaj za pośrednictwem tagu app root ładowany jest nasz główny komponent Angulara, app root w tym miejscu, czyli po prostu do naszego body. Tutaj mamy main.ts, można powiedzieć, to jest główny plik Angulara, to jest to plik startowy, można powiedzieć, od niego rozpoczyna się uruchomienie i tutaj jest tworzony platform browser Dynamic, który ładuje główny moduł Angulara, a moduł Angulara jest jeden i ten główny moduł to jest app moduł i tutaj jest rozpoczęte ładowanie tego app
modul. Natomiast już app modul jest w folderze app. To jest nasz główny moduł i ten moduł po prostu w tym momencie importuje nasz komponent. On będzie importował wiele komponentów. W tym momencie importuje jeden app komponent, bo jest tylko jeden. I ten app komponent jest tutaj ładowany i to jest komponent startowy naszej aplikacji. No i tutaj mamy ten app komponent. To jest app komponent. W tym app komponencie w tym momencie jest ustawiany tylko tytuł na portal randkowy SPA. Tutaj jest dla tego app komponentu plik z testami, który jest dodany z pudełka. Można sobie je uruchomić poprzez wprowadzenie instrukcji, tak jak tutaj mamy w pliku README. Uruchomimy komendę ng-test i uruchomią się te wszystkie testy. W tym momencie uruchomią się te testy, które mamy tylko w tym jednym komponencie, bo więcej testów nie mamy. I zobaczymy, czy te testy przechodzą. Będziemy to sprawdzać. Następnie mamy dla tego app komponentu plik app komponent HTML, czyli szablon, bo nasz app komponent jako szablon strony swojej wykorzystuje plik app komponent HTML. No i używa też styli app komponent CS. No i tutaj są style. W stylach oczywiście nic w tej chwili nie ma. Natomiast app komponent to jest to, co widzieliśmy wcześniej. Jest welcome to i jest tytuł, czyli tutaj jest wstawiane to, co jest ustawione na tym tytule tutaj, portal randkowy SPA, czyli jest wyświetlany welcome to portal randkowy SPA, jest ten nagłówek H2 i są te linki, co żeśmy widzieli do Tour of Heroes, Cli Documentation i Angular Blog. To, co widzieliśmy. No i jak sobie wrócimy do naszego app komponent, no to widzimy, że selektorem jest app root, czyli ten app komponent, jak sobie wrócimy do pliku index, jest ładowany w to miejsce. Czyli najpierw jest uruchamiany plik main, tutaj jest uruchamiany platform browser dynamic, gdzie ładuje moduł Angulara, główny moduł, czyli app moduł, to jest jedyny moduł, który jest ładowany. Tutaj jest nasz moduł. Moduł ten ładuje sobie startuje nasz komponent, app komponent. No i tutaj w deklaracji też jest app komponent w tej chwili, bo jest tylko jeden. No i app komponent ustawia tytuł, no i po prostu wyświetla ten szablon, to co jest w nim zdefiniowane i wyświetla to na stronie index, tutaj pod tym znacznikiem app root. No i tutaj jeszcze jest plik polfills, w którym jest tutaj ten jeden import w tej chwili. Tu można dodać jeszcze jakieś polfile, ale na razie to jest dodane z pudełka. No i jest jeszcze plik styles.cs, to jest globalne style dla naszej aplikacji Angulara. No a oczywiście jak widzimy każdy komponent ma swoje style. W tej chwili tutaj nic nie jest utworzone, no i w tym globalnym też żadnych styli nie ma utworzonych. Także myślę, że omówiliśmy mniej więcej wszystko i jak ta aplikacja startuje. No to teraz możemy sobie otworzyć terminal i możemy ją wystartować jeszcze raz, czyli możemy przejść do katalogu portal randkowy SPA i możemy teraz uruchomić naszą stronę wpisując ng-serve. Wpisujemy ng-serve i teraz nasza strona się uruchomi. Nasza strona w tej chwili się uruchomiła. Nasłuchuje na porcie, na localhost port 4200 i z tych wszystkich plików angularowych, tych TypeScriptu, które tutaj są, czyli app component, app modul, main.ts i innych, które później dodamy, no to tutaj zostały teraz wygenerowane przez webpack takie bundle. Taki bundle jak main.js, polfill.js, polfills, ECMAScript 5.js, runtime.js, style.js i vendor.js. I te pliki zostały zminifikowane, czyli zmniejszone i zbundlowane. Te wszystkie pliki angularowe do takich plików. My tu potem będziemy mieć coraz więcej plików, a tych plików wynikowych będzie po prostu zawsze tylko tyle. I teraz jak sobie otworzymy localhost 4200, naszą przeglądarkę, no to widzimy naszą stronę. To jest nasza strona, portal randkowy SPA. No i mamy tą naszą stronę, którą dostajemy jak gdyby z pudełka po otworzeniu aplikacji Angular. No i jak sobie naciśniemy F12, to możemy zobaczyć. Mamy tutaj zakładkę Elements, tu jest nasza strona i widzimy, co jest tutaj ładowane, jakie skrypty. Widzimy, że to są właśnie te skrypty ładowane. Runtime.js, Polfills.js, Polfill ECMAScript.js, Styles, Vendor i Main. Te wszystkie 6 skryptów, co tutaj zostało wygenerowanych przez Webpacka, tutaj one są dołączone do naszej strony. No i tutaj jest znacznik app root i w tym miejscu właśnie jest wstawiana cała zawartość naszej witryny Angular.
Dobrze, możemy sobie to zamknąć. Możemy wrócić do tutaj, do naszego Visual Studio Code, zatrzymać ten serwer deweloperski i teraz uruchomimy ten serwer deweloperski, ale z opcją Watch. Tak jak mieliśmy opcję Watch w przypadku .NET Watch Run, gdzie jak uruchomiliśmy z Watchem, to zmiany, które wprowadziliśmy, były automatycznie wykrywane i były restart serwera. Tak samo tutaj, jak będziemy mieć ng serve uruchomimy z Watchem, tak samo będą zmiany automatycznie wykrywane i będzie automatycznie, te bundle będą automatycznie kompilowane i uruchamiane ponownie. Zaraz to pokażę. Dobrze, teraz nasza aplikacja uruchomiła się z Watchem. Może sobie to zmniejszymy. O, tutaj mamy naszą stronę. Teraz zamkniemy sobie to. Przejdziemy sobie do naszego komponentu, do szablonu HTML. To sobie zwiniemy. I tutaj jak mamy nasz szablon i mamy Welcome to i jest wstawiany tytuł. Portal randkowy spa. No bo to jest ustawione w komponencie tutaj. Portal randkowy spa. To może sobie teraz damy tak, że tutaj damy odstęp, portal randkowy spa, tak sobie to zmienimy i zapiszemy. Robimy Ctrl S i teraz widzimy, tutaj wykrył serwer Watch, że była zmiana, przekompilował i tu już mamy wynik odświeżony, portal randkowy z tymi spacjami. Zróbmy jeszcze jedną zmianę, żeby to dobrze zauważyć. Otwórzmy sobie app component HTML, to sobie zwińmy i teraz tutaj jak mamy welcome to, to zrobimy witamy. Witamy. Tutaj sobie też w tym terminalu zjedźmy tak na dół i teraz patrzymy. Robimy save i tutaj będzie przekompilowane to, co zostało zmienione. Robimy Ctrl S. Tak, tutaj robimy Ctrl S. Ctrl S i widzimy, tutaj nastąpiła kompilacja, przekompilowanie kodu, bo jest uruchomiony ng-serve z Watchem. Widzimy, przekompilowany został plik main.js, bo app komponent, jak są zmiany w tym komponencie, czy to w pliku Java, no, czy to w pliku TypeScript, tym TS, czy HTML, no to to wszystko jest potem kompilowane do main.js i widzimy, tutaj zostały zmiany od razu wprowadzone. Witamy portal randkowy spa. Od razu te zmiany zostały odzwierciedlone. Czyli korzystanie z Watcha jest bardzo korzystne. Jak sobie usuniemy te linki, tutaj usuwamy to, zapisujemy, nastąpiła przekompilacja, odświeżenie i mamy nową zawartość. Czyli używając ng-serve watch nie musimy przy każdej zmianie uruchamiać, zatrzymywać serwer, startować serwer po każdej zmianie, tylko po prostu to się dzieje automatycznie. Po prostu watch obserwuje, czy coś zostało zmienione. Jeśli coś zostało zmienione, my zapiszemy plik, są zmiany, no to on te zmiany wykrywa, przekompilowuje wszystko i od razu zmiany są pokazywane w przeglądarce, odświeża przeglądarkę. Czyli jest to tak jak podobnie jak z .NET Watch Run. Mamy tutaj nasze API, gdzie mamy value controller, gdzie możemy pobrać wartości z bazy values, brać pojedynczą wartość, dodać, edytować i usuwać. I mamy również tutaj naszą aplikację angularową, naszą aplikację SPA. I teraz tutaj w aplikacji angularowej wykonamy żądanie HTTP w Angularze do naszego API, aby pobrać już teraz te wartości poprzez naszą aplikację, korzystając z HTTP. Już nie będziemy używać tego Postmana. Postmana używaliśmy w celach testowych, aby sprawdzić, czy działa nasze API. My już mamy przetestowane, widzieliśmy, że działa. Mamy stworzoną teraz aplikację SPA angularową, no to możemy teraz dodać wykonywanie żądania HTTP, aby odpytać nasze API. No i pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to wygenerujemy sobie komponent, którym będziemy pobierać te wartości. No to przejdźmy tutaj do kodu, do zakładki Source, do app. Tutaj mamy nasz główny komponent app i teraz dodamy sobie nowy komponent. Naciskamy prawym na folder app i wybieramy generate component. I to nam wygeneruje komponent angularowy. Naciskamy generate i teraz dodamy, że chcemy komponent value. No, bo ten komponent będzie pobierał wartości. Wpisujemy samą value z małej litery, naciskamy enter i teraz został dodany dla nas komponent. Tutaj jest katalog value w folderze app i jak sobie go otworzymy, tutaj mamy nasz komponent, value component. Mamy value component CS,
Tutaj będą znajdować się style dla naszego komponentu. Tu jest value komponent HTML, to jest szablon dla naszego komponentu, czyli to, co będzie wyświetlone w tym komponencie. Tu jest value komponent spec.ts, to są testy. I mamy value komponent ts, to jest właśnie nasz komponent i to jest plik TypeScript. Czyli mamy dodany nasz komponent i poprzez użycie naciśnęliśmy prawym klawiszem Generate Component i podaliśmy nazwę naszego komponentu. No to został dla nas wygenerowany komponent i zostały dla nas wygenerowane pliki dla styli, dla szablonu HTML i dla testów. Wszystkie cztery pliki. I gdybyśmy chcieli to dodawać ręcznie, no bez sensu by było każdy plik dodawać ręcznie. Musielibyśmy się narobić. No albo moglibyśmy też skorzystać z terminala i w terminalu moglibyśmy użyć metody instrukcji. Wtedy byśmy użyli instrukcji ng generate komponent i musielibyśmy podać nazwę tego komponentu, czyli value. No i też byłyby dla nas wygenerowane te wszystkie cztery pliki. Tak byśmy też mogli to zrobić, no ale tak prawym generate component i podać nazwę jest szybciej. Dobrze, zamknijmy plik readme, wróćmy do naszego value component, no i tutaj jest nasz plik naszego komponentu ts, czyli z kodem TypeScript, no i tu mamy klasę value component, która implementuje onInit i interfejs onInit jest tutaj zaimportowany, tak jak nasz komponent i onInit interfejs i on jest importowany z pakietu Angular Core. No i mamy tutaj w tej chwili pusty konstruktor i metodę ngOnInit, która jest właśnie dzięki onInit zaimplementowaliśmy, no to mamy dostęp do ngOnInit. Właściwie myśmy tego nie implementowali, tylko dostaliśmy to od razu z pudełka, no bo utworzyliśmy komponent, to zostało dla nas wygenerowane. I metoda ngOnInit, po prostu w tej metodzie będziemy robić akcje, które chcemy, że gdy nasz komponent będzie utworzony, żeby te akcje zostały wywołane. Czyli na przykład jak teraz będziemy sobie chcieli tutaj zadeklarować metodę do pobierania wartości, to będziemy chcieli potem, żeby ta metoda była wywołana w momencie, jak komponent jest załadowany, no to wtedy tą metodę wywołamy sobie tutaj w środku w ngOnInit. No i tutaj mamy jeszcze selektor, tradycyjnie, tak jak w każdym komponencie. Naszym selektorem naszego komponenta value component jest app-value. Template URL, no to jest pokazane, gdzie jest nasz plik szablonu. No to widzimy, że w tym samym katalogu value component z rozszerzeniem HTML, no to jest ten plik i value component CS, że mamy dodany plik styli. Są style, są puste, tu jest szablon HTML, no i to jest nasz komponent. No i to by było wszystko, co tutaj na razie jest. No i teraz nasz komponent, jak myśmy wygenerowali komponent, value komponent, no to nasz komponent musi zostać dodany do pliku app modul. Ale jak myśmy tutaj wygenerowali ten komponent, pisaliśmy, że chcemy nowy komponent value, został dla nas wygenerowany, to ten komponent automatycznie został dodany do pliku app modul. Że również nie musimy tego robić ręcznie. Jak przejdziemy do app modul, to widzimy, mamy tutaj dodany w sekcji deklaracje, mamy dodany value component. No i tutaj jest import value component z katalogu value, czyli z tego katalogu jest import value komponent. Także w app modul już nie musimy nic robić, to zostało dodane automatycznie. No to teraz możemy oczywiście wrócić do naszego pliku value component. No i teraz będziemy chcieli wykonać żądanie HTTP do naszego API. A skoro będziemy chcieli wykonać żądanie HTTP, no to potrzebujemy jeszcze dodać klienta HTTP client modul. I musimy jeszcze wrócić do app modul i tutaj musimy dodać teraz klienta HTTP modul. Dodajemy teraz tutaj do sekcji imports HTTP modules, HTTP client modul. No i teraz nie został automatycznie zrobiony import, no to dodamy sobie go ręcznie. Import, importujemy go, importujemy HTTP client modul. Tutaj sobie zrobimy odstęp i teraz from. I teraz podajemy ścieżkę i tutaj wybieramy Angular Common i jeszcze tutaj jest folder HTTP. I tutaj w folderze HTTP jest HTTP client module. I teraz możemy zapisać i mamy do naszego app module zaimportowany klient, HTTP client module. I on jest tutaj zaimportowany z Angular Common HTTP. Jak sobie tutaj wejdziemy do Node Modules, otworzymy Angular, przejdziemy do Common, no to tutaj mamy HTTP. Widzimy, wchodzimy w Angular, potem w Common i mamy tutaj HTTP i tutaj znajduje się nasz klient HTTP modul.
Dobrze, możemy sobie not modules zamknąć. Możemy zamknąć app modul. Zaimplementowaliśmy klienta HTTP client modul. I teraz wracamy do naszego value component. I teraz w naszym value component zadeklarujemy sobie właściwość values, czyli wartości. Values. I zadeklarujemy sobie, że będzie to, że wartości będą typu any. Na tą chwilę, czyli będą dowolnego typu. Na razie nie określamy jakiego typu. Dobrze, mamy zadeklarowaną naszą właściwość values, w tej chwili na typ any, czyli dowolny. No i teraz będziemy potrzebować skorzystać z HTTP services i wstrzykujemy go również w kontrolerze, tak jak robiliśmy to w C Sharp. I tu mamy nasz kontroler i tutaj wstrzykniemy sobie HTTP service. Deklarujemy sobie private, czy to jest prywatny, nazywamy go oczywiście HTTP i jest typu HTTP client. I tutaj importujemy teraz, są dwa HTTP client, który nam zrobi auto import. To nie jest z Selenium WebDriver, tylko to jest z Angular Common HTTP. To jest ten pakiet i importujemy. No i tutaj został automatycznie dodany import HTTP client z pakietu Angular Common HTTP. Dobrze, mamy zaimportowany, możemy sobie zapisać i teraz możemy zadeklarować metodę, w której będziemy pobierać te nasze wartości z naszego API i nazwiemy sobie tą metodę getValues, no bo pobiera wartości getValues. No i w tej metodzie będziemy sobie pobierać poprzez naszego klienta HTTP wartości z naszego API. Czyli teraz odwołujemy się poprzez słówko this do naszego klienta, już nam tutaj podpowiada HTTP do naszego klienta. No i tutaj mamy dostęp do metod delete, get, head, json, option, patch, post, put. No oczywiście, żeby pobrać dane, no to wybieramy metodę, jak się domyślamy, get. Chcemy pobrać dane. I teraz metoda get oczekuje URL-a. Ten URL to jest ten URL, który również wykorzystywaliśmy w Postmanie, który jest zadeklarowany w naszym kontrolerze, czyli to jest HTTP localhost 5000 łamane przez API i przez values. No to teraz wprowadzimy ten URL, to jest HTTP dwukropek i teraz wprowadzamy localhost port 5000, na porcie 5000 słucha i teraz odwołujemy się do naszego kontrolera API values, czyli wprowadziliśmy URL, możemy to sprawdzić, czy jest właściwy. Jak przejdziemy do naszego API, do value kontrolera, no to widzimy, mamy HTTP localhost 5000 API values, czyli jest właściwy, czyli wprowadziliśmy adres, tak, URL. Jak widzimy, tutaj jeszcze metoda get przyjmuje URL, który jest wymagany i przyjmuje różne opcje, headers, na przykład parametry, one są domyślne. No i ta metoda zwraca observable jako odpowiedź, response jest observable. I teraz my sobie nie będziemy przekazywać tutaj żadnych dodatkowych opcji, tylko teraz my będziemy subskrybować tą odpowiedź. I tutaj skorzystamy z metody subscribe, tak? I w tej metodzie subscribe będziemy to, co przyjdzie w odpowiedzi, czyli response, nazwiemy sobie, że to jest response, odpowiedź, response, tą odpowiedź będziemy chcieli przypisać do naszej właściwości values. Tutaj sobie teraz otworzymy nawiasy, to jest składnia lambda, no i tutaj teraz tą odpowiedź, tak jak powiedziałem, przypisujemy do values, czyli tutaj musimy się odwołać poprzez this values do naszych wartości i do naszych wartości przypisujemy odpowiedź, czyli response, to co przyszło w odpowiedzi.
Czyli jeszcze raz, wywołujemy metodę get z HTTP, odwołujemy się do takiego adresu URL, odpytujemy nasze API, no i ta metoda get będzie zwracać observable. No i my, ten observable to będzie ta odpowiedź. No i my subskrybujemy tą odpowiedź, wykorzystujemy metodę subscribe i tą odpowiedź, po prostu to, co przyjdzie w odpowiedzi, te wartości, przypisujemy do naszej właściwości, którą sobie tu zadeklarowaliśmy, do naszej właściwości values. No i w naszej właściwości values będziemy już mieć te wartości, które przyjdą z naszego API. I teraz tutaj możemy sobie jeszcze określić, a co w przypadku, gdy będzie błąd. No to teraz zadeklarujmy sobie tutaj error. Jak przyjdzie błąd, no to wtedy będziemy chcieli, co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli wypisać loga na konsolę. No i jeśli będzie błąd, no to wypisujemy na konsolę i wypisujemy error, czyli ten błąd. No i tutaj na końcu średnik i na końcu średnik. No i w tym momencie mamy skończoną naszą metodę. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy tą metodę wywołać w metodzie ngOnInit. Czyli chcemy, aby gdy nasz komponent, value component będzie tworzony, no to żeby była od razu automatycznie wywoływana ta metoda i żeby były wartości pobrane, żeby te wartości znalazły się już w właściwości values i żeby w szablonie mogły być wyświetlone. Czyli tutaj w ngOnInit będziemy wywoływać tą metodę. Korzystamy tutaj i sobie wywołujemy metodę getValues. No i tutaj jest ona wywoływana. I teraz możemy zapisać nasz value component i używając alt o możemy przejść do naszego szablonu HTML. Alt o i możemy alt o wrócić z powrotem, albo alt u też możemy przechodzić między komponentem a jego szablonem. No i tutaj mamy szablon value component HTML. No i na razie tutaj nic nie będziemy zmieniać. I powiedzmy, że teraz chcemy użyć tego szablonu, który stworzyliśmy, tego komponentu value component. No to żeby użyć ten value component, no to teraz musimy przejść do app component. No i możemy sobie to tutaj go otworzyć, ale możemy też użyć Ctrl plus P i możemy tutaj wpisać app component i go otworzyć. No i oczywiście znowu wybieramy alt o lub u, aby przejść do pliku HTML. Jesteśmy w pliku HTML i tutaj będziemy chcieli użyć nasz nowy value component. Ale najpierw usuńmy jeszcze to, co tu jest niepotrzebne. Ten nagłówek H2 jest niepotrzebny i powiedzmy, że niepotrzebny jest ten znaczek image. To jest nam niepotrzebne. No i powiedzmy, że tutaj pod tym divem, gdzie jest witamy, jest wstawiany tytuł, no to tutaj będziemy chcieli użyć naszego value component. I tutaj możemy nasz value component, app value, i tutaj używamy naszego value componentu. I teraz zapisujemy. Czyli teraz nasz value component zostanie wstawiony do naszego app component. Czyli w tym momencie już używamy naszego value component. No to teraz możemy uruchomić naszą aplikację. No to przejdźmy do terminala i teraz przejdźmy do naszego katalogu z naszym portalem SPA, tak? I tutaj uruchamiamy, czyli ng-serve. Uruchamiamy naszą aplikację. No i oczywiście potrzebujemy również uruchomić API, bo z API będziemy pobierać te wartości. Dobrze, tutaj już nasza aplikacja się uruchomiła. Możemy ją otworzyć na localhost 4200. No i teraz również potrzebujemy uruchomić nasze API. To otwieramy tutaj drugi terminal i tutaj przechodzimy do katalogu portal randkowy API i tutaj uruchamiamy nasze API, czyli .NET run. I teraz uruchamia się nasze API. Widzimy, API zostało uruchomione, tutaj mamy uruchomione API, tutaj mamy uruchomione API, a tutaj mamy uruchomiony naszą aplikację. I teraz możemy sobie kliknąć Ctrl i ten link i otworzy się nasza strona. Przejdźmy do przeglądarki, dajmy ją sobie na cały ekran. Nasza aplikacja się uruchomiła, widzimy, witamy portal randkowy SPA i tu jest nasz value works, czyli że value component pracuje, że dostał dobrze dodany, no bo w naszym HTML szablonie jest tylko tyle. Na razie jeszcze nie wyświetlamy tych wartości. One są pobrane poprzez getValue, powinny być pobrane poprzez metodę getValue, powinny być tu załadowane w ngOnInit i być values, ale my ich jeszcze nie wyświetlamy. Ale jak sobie
tutaj wrócimy do przeglądarki i naciśniemy F12, to zobaczymy, że mamy błąd. Widzimy? Mamy błąd i tutaj jest access to XML HTTP request at localhost 5000 API value from origin HTTP localhost 4200, czyli pobieramy z naszego API, które jest pod localhost 5000, a tutaj nasza aplikacja jest pod localhost 4200 i mamy, że jest blocked by course police. To chodzi o to, że w tym momencie to dokładnie powinniśmy zobaczyć na tym etapie. A ten komunikat po prostu mówi nam o tym, że mamy problem ze względu na kontrolę dostępu. No ponieważ w naszym zasobie żądania nie mamy nagłówka zezwalającego na dostęp. I musimy to dodać i omówimy to w następnym odcinku, aby rozwiązać ten problem i aby nie było tego problemu z kontrolą dostępu. I to już zrobimy w następnym odcinku. W tym odcinku zostało tylko wkomitować kody do repozytorium. W tym momencie mamy tutaj error i to jest dokładnie to, co powinniśmy zobaczyć na tym etapie. No i to mówi nam, że mamy problem ze względu na kontrolę dostępu, ponieważ w zasobie żądania nie mamy nagłówka zezwalającego na dostęp. I pierwszą rzeczą, którą tutaj możemy zobaczyć, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, że przechodzimy do innej domeny. Tutaj mamy localhost na porcie 5000, a tu localhost na porcie 4200. I jeśli teraz otworzylibyśmy localhost ten na porcie 5000, nasze API, czyli klikamy z kontrolem i otwieramy. Nasze API się otworzyło, no i widzimy. Tutaj nasze API zwraca wartości. Zwraca wartości. Wartość 1, 2, 3, 4, 7 i 8 OID. Natomiast tutaj w naszej aplikacji otrzymujemy błąd. I tak jak powiedziałem, ten błąd jest związany z kontrolą dostępu, z bezpieczeństwem. To przejdźmy teraz do naszego kodu i naprawmy ten błąd. Przechodzimy do Visual Studio i teraz sobie naciśniemy Ctrl P i przejdziemy do klasy StartUp.cs naszego API i tutaj naprawimy ten błąd. Musimy dodać serwis, nowy serwis do kolekcji services i to jest add course. Add course na końcu średnik. Dobrze, tutaj jest jedno miejsce, gdzie używamy tego serwisu add course i teraz w naszym pipeline tutaj musimy teraz tutaj dodać również, czyli do potoku przetwarzania app i teraz będziemy używać tego. Use i tu mamy use course, otwieramy nawiasy, no i tutaj czego dokładnie chcemy użyć. I tutaj wyrażenie lambda i tutaj wprowadzamy, że chcemy uzyskać dostęp do każdego origin, czyli do każdej domeny można powiedzieć, all origin i dodajmy sobie również allow any header, każdy nagłówek i dodajmy sobie jeszcze też allow any method. I na końcu średnik. Dobrze. I teraz już nie będziemy mieli błędów. Możemy to zapisać. I teraz musimy zrestartować serwer. .NET run. Uruchamiamy jeszcze raz. I tutaj naszą aplikację Angular. W sumie też sobie możemy zrestartować. I tutaj dodamy sobie watcha od razu. Bo tutaj będziemy wprowadzać zmiany, bo będziemy chcieli wyświetlić te wartości na naszej stronie, to damy sobie od razu watcha, żeby nie musieć za każdym razem restartować. I teraz uruchamiamy naszą stronę. Nasza aplikacja Angularowa została uruchomiona. Nasze API również jest uruchomione, także możemy wrócić do naszej strony i widzimy, nasza strona już tutaj się odświeżyła. Odświeżmy ją jeszcze raz, widzimy. Nie dostajemy w tej chwili żadnych błędów. Jak sobie nawet przejdziemy na zakładkę sieciową, odświeżymy stronę, widzimy, tutaj jest to, zwracane są wartości z naszego API, values. Sobie zobaczymy preview, widzimy zwracane wartości. I teraz jak sobie przejdziemy na nagłówki, może sobie najpierw to jeszcze bardziej rozwiniemy, przechodzimy na nagłówki, to teraz widzimy na zakładce general, widzimy nasz request, jaki jest, na jaki adres, metoda get, status kodu jest ok, wszystko jest OK. I teraz jak sobie tutaj response header, to widzimy, teraz mamy access control allow origin, czyli jest dostęp do wszystkich
originów, no i dlatego teraz nie ma błędów. No bo żeśmy tutaj w naszym start app.cs, w naszym API dodali add course i tu dodaliśmy, że używamy use course i tutaj chcemy allow any origin, allow any header i allow any method. No i w tym momencie już tutaj nie mamy żadnego błędu i nie ma problemu, że to jest w tej domenie, a to jest w tej domenie. Odpowiedzi oczywiście są i teraz te odpowiedzi wyświetlimy na naszej stronie. Nie żeby nie było tutaj values works, czyli wartości pracują, tylko żeby wyświetlane były już te wartości, które są pobierane z naszego API, a API pobiera z naszej bazy. No to przechodzimy teraz, startup sobie zamykamy, przechodzimy do value component. No i tutaj nasze wartości, tak jak już mówiłem w wcześniejszym odcinku, są pobierane i tutaj one są, jak jest odpowiedź, przychodzi odpowiedź response, jest to ta odpowiedź ładowana do właściwości values. No i teraz z tej właściwości values będziemy chcieli skorzystać w naszym widoku do value component, czyli value component HTML i tu będziemy chcieli użyć tych wartości. No, użyjemy tych wartości, aby ich wyświetlić. I tutaj w paragrafie skorzystamy sobie z dyrektywy strukturalnej Angular. Możemy sobie teraz napisać ang, wybieramy for, klikamy Enter i została dodana dyrektywa strukturalna. Gwiazdka ng4. I tu już jest wprowadzony jej zarys. Let item of lista. No to naszą listą to są oczywiście te właściwości. Values. No bo tak jak powiedziałem, tutaj są do właściwości values ładowane wszystkie te wartości. Czyli odwołujemy się do values i pobieramy element. No w tym przypadku ten element to będzie value. Wartość. Czyli tutaj w tej pętli ng4 będzie generowanych tyle tych paragrafów, ile jest tych wartości, a w każdym paragrafie będzie osobna wartość. No i teraz tutaj będziemy wstawiać tą wartość. Wykorzystujemy tutaj interpolację, dajemy takie podwójne nawiasy. No i teraz tutaj będziemy odwoływać się do wartości value i nasza wartość value przechowuje dwie rzeczy: ID i name. No to name wyświetlimy sobie powiedzmy tutaj obok, damy sobie ID, damy sobie myślnik i tutaj będziemy chcieli wyświetlić nazwę. Value name. Name. Teraz możemy to zapisać. Widzimy, tutaj nam się wszystko przekompilowało i teraz jak wrócimy na stronę, wróciliśmy na stronę i widzimy, teraz wartości są wyświetlane. ID, myślnik i wartość 1, wartość 2, czyli ten nazwa. Możemy sobie również włączyć F12, zobaczyć, że nie ma żadnych błędów, no bo nie może być, już to sprawdzaliśmy. No a w żądaniach sieciowych, jak sobie to odświeżymy, no to dalej jak sobie zobaczymy to żądanie o wartości, no to widzimy, to jest ta odpowiedź. Dostajemy te wartości, ID i name. No i te wartości tutaj są wyświetlane. Teraz wyświetlamy je na stronie. Pobieramy je z naszego API. Są pobrane z naszego API za pośrednictwem HTTP i są wyświetlane w naszym value komponencie. Także w tym momencie pobraliśmy dane z naszego API, portal randkowy API i wyświetliliśmy te dane w naszym value komponencie, w naszej aplikacji angularowej, w naszej aplikacji SPA. No to teraz co nam zostało, to komitować nasze kody do repozytorium. No i ja nazywam commit wyświetlanie danych z API na stronie i tutaj wcześniej daję numerek 1.12, że to jest z pierwszego rozdziału i to jest 12 odcinek. No i robię commit i teraz jeszcze synchronizacja, czyli wywołamy pusha. Czyli wywołujemy pusha i oddajemy kody na nasze zdalne repozytorium na GitHuba. Tutaj wprowadzam nazwę użytkownika i tutaj wprowadzam hasło. Klikam Enter i w tym momencie nasze kody są wypychane na repozytorium zdalne na GitHubie. Kody zostały wypchnięte